To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 80. Ogrody w coraz gęściej zaludnionym i zabudowanym świecie stają się najważniejszym siedliskiem dla wielu zwierząt, a dla nas miejscem odnowy. Przemyślany ogród to taki, w którym wkład pracy jest minimalny przy maksymalnym wykorzystaniu powierzchni ogrodowych, która w efekcie daje możliwość zadomowienia się ptakom, owadom, a także małym ssakom. Dzisiaj porozmawiamy o ogrodach na ptak, ale nie będzie to rozmowa o technicznych stronach tworzenia, prowadzenia ogrodu. Chodzi do takich informacji, bardzo precyzyjnie Was odeślemy do konkretnych źródeł. Moim gościem jest dzisiaj Anna Pilarska-Herek z Jestem na Ptak. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą, kierowany do wszystkich, dla których przyroda jest ważna. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają, piszą do mnie, komentują, udostępniają, pomagają w promocji moich audycji. Bardzo dziękuję wszystkim moim patronom, dzięki którym moje audycje mogą się rozwijać, a ja dodatkowo mam również środki na ich promowanie. Dziękuję Wam wszystkim, że jesteście i pamiętajcie, łączy nas przyroda. Dzień dobry moi drodzy, cześć. Za oknem słyszę poszczekujące sarny i cały czas odzywającego się potrzeszcza. Tych gatunków w naszej okolicy stale przybywa i ciągle pojawiają się nowe. Tego życia dookoła jest bardzo dużo. Oczywiście teraz jest taki okres, kiedy ono się ujawnia. Ptaki odzywają się bardzo intensywnie, pokrzykują żurawie, odzywają się rano, odzywają się wieczorem. Wydaje nam się, że jest szansa, że może tutaj na bagnie obok nas mają swoje gniazdo. No będziemy im kibicować, bo to takie nasze najbliższe sąsiedztwo. Bardzo fajne są tutaj te końce dnia, kiedy przyroda przygotowuje się do przejścia na nocną zmianę. Ptaki zaczynają cichnąć. Najdłużej chyba odzywa się śpiewak, bo ten wygwizduje swoje trele aż do ciemności. No i wtedy też słychać z daleka puszczyki i to, czego nie widzimy, czyli pewnie uaktywniają się żaby, ropuchy, nocne motyle i swoje wędrówki nocne rozpoczynają też borsuki i jelenie, których tropów mamy tutaj naprawdę mnóstwo. Zresztą cały czas potwierdza to fotopułapka, aczkolwiek borsuk się zawziął, żeby się przed nią nie zatrzymać. Przechodzi tylko dość szybko przed nią z lewej na prawo i z prawej na lewo. Ale fotopułapka sobie wisi, może borsuk zechce i da nam szansę trochę na siebie popatrzeć. No a potem rano wszystko zaczyna się od nowa, bo budzą nas żurawie i łażące za płotem bażanty, które też się tutaj dosyć intensywnie odzywają. No i ożywa ten cały ptasi zgiełk, a tych głosów naprawdę przybywa, bo są cały czas rudziki, są zięby, cznatle, wspomniane potrzeszcze. Cały czas trzymają się pliszki. Obserwujemy je, że próbują się wepchnąć pod nasz nowy dach. Proszę bardzo, jeżeli dadzą radę sobie tam zbudować gniazdo, nie będziemy im tego utrudniać. Sikory, pierwiosnki, no, szpaki kursują cały czas przy budkach. Piecuszki już się odzywają od kilku dni, stosunkowo późno się tu pojawiły. Kapturki wyśpiewują. Cały czas obecne skowronki w akcji, świergotki, sierpówki, grzywacze. Czasami też przelatują nad nami kaczki albo para kruków. Myślę, że te kruki to też gdzieś sąsiedztwa, bo no, patrolują tutaj ten teren regularnie i cały czas gadają. Wspomniane sarny kręcą się po łąkach i kręcą się po lesie. Także chodzimy z psami na smyczy, bo nie chcemy ich tutaj za bardzo przeganiać. Pokazują się też zające i to też tak właśnie na granicy lasu i łąki. Bardzo często po dwa. Już te masowe gonitwy się tutaj zakończyły. No, generalnie uczymy się po prostu poruszać tutaj w tym naszym środowisku w taki sposób mało inwazyjny, czyli nie rozmawiać głośno w lesie czy na łąkach, starać się być trochę niewidzialnym i też nie zostawiać po sobie śladów. Nie chcemy tych zwierzaków z sąsiedztwa niepotrzebnie stresować, niepokoić i przeganiać. Trzeba zachować trochę takiej uwagi, koncentracji na tym i to jest w zupełności możliwe. Po prostu staramy się być trochę wycofani, co absolutnie nie odbiera nam możliwości realizowania długich spacerów czy biegania po lesie. Ale jednak mamy świadomość tego, gdzie przyszliśmy i jaka jest nasza rola. Jesteśmy tutaj jednym ogniwkiem w całym tym łańcuchu, więc postaramy się po prostu tego nie zaburzyć, choć już i tak zrobiliśmy swoje. Bo jednak budowa jest poważną ingerencją. Minimalizowaliśmy skutki, ale mimo wszystko no, jakoś tam zaznaczyliśmy swoją obecność. I właśnie wtedy, kiedy spacerujemy, czy nawet przez uchylone okna, słyszymy te wszystkie zwierzęta, które obok nas są,
to są takie momenty, kiedy naprawdę mocno czujemy, że jesteśmy też kawałkiem tej układanki. Może jeszcze tutaj za bardzo nie pasujemy, a spróbujemy się jakoś dopasować. To też nie jest miejsce jakieś super odludne. No tutaj za płotem na łąkach poruszają się traktory, rolnicy robią swoje, działają, także czasami też po tej leśnej drodze przejedzie jakiś samochód, więc to też nie jest tak, że jest tutaj totalna cisza, głusza. No ale mimo wszystko nie chcemy jakoś specjalnie tego zaburzać. No i właśnie temat ogrodu. Fantastyczna sprawa, bo jesteśmy teraz na tym etapie, kiedy też staramy się go przywrócić do tej formy, w jakiej go zastaliśmy. Może z niewielkimi modyfikacjami, bo tu i ówdzie pojawi się trochę więcej łąki z kwiatkami, z chwastami. Ale mimo wszystko jakieś takie prace organizacyjne, powiedziałbym, trzeba było tutaj wykonać. Natomiast zgodnie z przyjętymi zasadami, takimi, o których zaraz posłuchacie, zostawiliśmy dla każdego coś miłego. I mamy nadzieję, że ten nasz ogród, kiedy już te ostatnie rany po budowie się zagoją, a myślę, że tutaj wiosna zrobi swoje, będzie już bardzo, bardzo przyjaznym miejscem i takim fajnym środowiskiem dla tego wspólnego życia z zwierzętami. Ptaki są, reszty nie widać, reszta się nie rzuca w oczy, ale mimo wszystko wiemy, że trochę życia w tym sąsiedztwie jest. Także czujemy ogromną wdzięczność, że możemy tu być, że możemy być częścią tego całego układu, systemu, środowiska. I też z każdym dniem w zasadzie utwierdzamy się w przekonaniu, że właśnie dla takich chwil, dla tych momentów, dla tych wieczorów i poranków warto było podjąć trud, który podjęliśmy, podjąć tak ważną decyzję życiową i dokonać wreszcie zmiany takiej dosyć radykalnej w naszym życiu. No ale teraz już wiemy, no w sumie od początku wiedzieliśmy i nie wątpiliśmy, ale teraz już z całą pewnością możemy powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja. A moim gościem jest dzisiaj Ania Pilarska-Herek. Ania z wykształcenia jest tłumaczką, ale od kilkunastu lat zajmuje się tłumaczeniem innym, jak chronić ptaki i przyrodę. Tak o sobie napisała. Odpowiada za komunikację w stowarzyszeniu Jestem na Ptak, zresztą powie wam o tym sama. Zajmuje ją mocno temat ogrodów na ptak i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Właśnie o tym, że te ogrody mogą być i są ostojami przyrody bardzo ważnymi dla środowiska. Oczywiście i lokalnie w skali mikro i globalnie. Globalnie też ma to duże znaczenie. Zapraszam was do wysłuchania rozmowy z Anną Pilarską-Herek. Dzień dobry Aniu. Cześć. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Spotkania z Przyrodą. Czas jest dobry na naszą rozmowę, dlaczego zaraz wyjawimy, ale na początku bardzo Cię proszę, przedstaw się słuchaczom. Cześć, dzień dobry lub dobry wieczór. Nazywam się Ania Pilarska-Herek, pracuję w stowarzyszeniu Jestem na Ptak, zajmuję się komunikacją, ogólnie i PR-em i zajmuję się tym już od jakichś 12 lat. Jestem też przewodniczką kąpieli leśnych i mieszkam w Gdyni. Jesteś też koordynatorką pewnej akcji. Tak, ja jestem koordynatorką wielu akcji, ale ta akcja, która nas tutaj dzisiaj spotkała w tej przestrzeni, to Ogród na Ptak. Okej, to się wszystko zgadza. To zanim Cię pociągnę za język, to powiedz jeszcze, co tam ciekawego w Twoim przyrodniczym życiu. Gdzie byłaś, co widziałaś, co przeżyłaś fajnego? Teraz, no rozmawiamy w kwietniu, pod koniec kwietnia, więc teraz dużo się dzieje. Oprócz tego, że ja za oknem mam takie szczęście, że za oknem mam las, mieszkam w Gdyni, my tutaj jesteśmy w takim przytulnym otoczeniu morsko-leśnym. Mamy Trójmiejski Park Krajobrazowy. I górki macie też. Tak, tak, ja właśnie jestem do niego przyklejona i tak sobie to zorganizowałam, że z balkonu mam widok na łączkę i las. No i codziennie jestem w lesie jako przewodniczka kąpieli leśnych, albo coś planuję, tworzę, albo po prostu idę do lasu sobie odpocząć. No i dzisiaj właśnie miałam fajną taką dzięciołową pobudkę, bo czasami w lesie możemy albo iść spacerować i totalnie się relaksować i po to właśnie są kąpiele leśne, albo możemy, nie wiem, iść spacerować, biegać, iść z kijkami i tak naprawdę totalnie nie zorientować się, że jesteśmy w lesie i co mamy dookoła fajnego. To wtedy jeszcze słuchawki w uszach. Słuchawki w uszach to w ogóle już właśnie nie chcę o tym mówić, bo widzę, że wiele osób to lubi, okej,
Ale no dla mnie to jest, no szczególnie teraz, kiedy ta ptasia orkiestra wokół gra, to jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe, bo jest po prostu cudo to, co się dzieje. Jeżeli chodzi o taki pejzaż dźwiękowy w lesie, to jest po prostu cudo. No ale właśnie ja dzisiaj szłam, mam dużo rzeczy do zrobienia. Mamy tu projekt, rozpoczynamy kurs rozpoznawania ptaków. Ja tworzę nowe strony, nowe podstrony. Tu rozmowa z tobą i szłam taka zamyślona, totalnie w ogóle... Okej, muszę się relaksować. Dobra, spokojnie, relaksuję się. Ale znowu te myśli wracają. Dobrze, o czym my będziemy rozmawiać? Co ja cię oddychaj, tutaj... oddychaj. Tak, i później znowu. No wiesz, jestem przewodniczką kąpieli leśnych, więc hello, no jak ja mogę iść taka zestresowana w lesie? Więc nie, Ania. A w końcu idę taka właśnie zamyślona z tym, z tą walką i po prostu obok mnie dzięcioł czarny zaczął tak bębnić, tak coś tam obdzierać i bębnić w to drzewo, że po prostu, wiesz... Żadne myśli, żadna moja wiedza, teorie, badania naukowe tak mnie nie sprowadziły do parteru, jak właśnie ten dzięcioł, który mi powiedział, hej, w ogóle, hello, gdzie ty jesteś? I już od tej pory po prostu zaczęłam się śmiać z siebie, z tej całej mojej, wiesz, walki wewnętrznej. I po prostu siedziałam i patrzyłam, jak ten dzięcioł czarny gdzieś tam posuwa się z góry na dół, coś tam. One zazwyczaj lubią tak na dole sobie siedzieć i czegoś tam smacznego poszukiwać. Więc ten tak trochę na górze, trochę na dole, na takim starym obłamanym pniu sobie siedział i ten dzięcioł czarny to dzisiaj właśnie było dla mnie takie, Ania, w ogóle To był dzięcioł czarny terapeuta. Tak, to był dzięcioł czarny terapeuta i dla mnie ptaki wiele, wiele, wiele razy okazały się właśnie w moim przypadku takimi terapeutami. Wiemy, że taką rolę też przyroda pełni, że jest naszym terapeutą i ptaki też mają w tym szczególne miejsce. Wiesz co, jeszcze a propos tego, co powiedziałeś, że czasami przechodzimy, przebiegamy przez ten las, czy przejeżdżamy. Ktoś kiedyś faktycznie powiedział z moich rozmówców, że ktoś, kto szybko przejeżdża rowerem przez las, nie może powiedzieć, że był w lesie. Jest w tym chyba sporo prawdy, wiesz, to jest taki skrót myślowy, ale właśnie mówimy o czymś takim, nie? Wiesz, słuchawki w uszach, szybka akcja, szybki przejazd, żadnej tam uwagi na to, co się dzieje po bokach, nie? Tylko po prostu przemieszczenie się z jakiegoś miejsca do innego miejsca i tyle. No właśnie, ja nie chciałabym odbierać tym, którzy spędzają czas w lesie aktywnie, bo to zawsze jest coś. Ja jestem osobą, no można powiedzieć, takim trochę świrem fitnessowym. Ja zawsze musiałam gdzieś albo biec, albo jechać, albo ćwiczyć. Jak gdzieś tam się nie zajechałam, nie wymęczyłam, no to właściwie, nie wiem, dzień stracony. Więc ja zawsze tak właśnie przebiegałam przez las i słuchaj, to też jest okej. Badania pokazują, że 20 minut spędzone w otoczeniu natury dziennie, nie wiem, czy siedzisz sobie i medytujesz pod drzewem, czy patrzysz się na ruszające czubki drzew, na latające ptaki, na liście, na wietrze i tak dalej, 20 minut w otoczeniu natury z takim świadomym byciem, patrzeniem, postrzeganiem, to już jest coś. Już badania pokazują, że to poprawia naszą koncentrację, zdrowie, obniża stres i tak dalej, więc zawsze to jest coś, ale ja przyznaję pokornie, ja dopiero ostatnio, jak zaczęłam się właśnie zagłębiać w kąpiele leśne, w te badania, co to znaczy, co to daje takie świadome bycie, nie tylko w lesie, ale też właśnie w ogrodzie, po prostu z naturą, jak dobrze nam to robi, więc ja naprawdę jestem w takim teraz momencie przejścia i też jakby nie jestem skłonna do krytyki tych osób, które przebiegają, bo ja jeszcze niedawno tam byłam i rzeczywiście okej, to też jest super, prawda, bo zawsze dążyłam jednak do tego lasu, zawsze chciałam robić coś w lesie, ja w ogóle mam zasadę, że nigdy nie biegam po czymś twardym, tylko zawsze po ścieżce leśnej, chociaż teraz już przestałam biegać przez kolano, ale to inna rozmowa, więc jakby tak, to jest zawsze coś, ale polecam odkrycie, czym jest bycie w lesie, czy w otoczeniu przyrody, takie naprawdę spokojne i świadome, bo to jest wspaniałe odkrycie, to jest coś całkiem wspaniałego. Ja też nie krytykuję takich osób, po prostu zauważam, że mogłyby dać sobie szansę spróbować wyciągnąć jeszcze z tego pobytu w lesie, z tej obecności swojej w lesie troszkę więcej, bo jedno nie wyklucza drugiego. I o ile nie dziwi mnie to, że słuchawki w uszach w mieście, rzecz jasna, odcięcie się od całego tego hałasu, no też z akcentowaniem jakichś tam względów bezpieczeństwa, nie? Podstawowych przynajmniej, żeby tam pod autobus nie wpaść za zakrętem, ale w lesie faktycznie fajnie jest, bo masz szansę, no tak jak mówię, jeszcze skorzystać z tego chyba bardziej mocniej, zrobić swoją aktywność, fajnie się dotlenić, poukładać w głowie i wydaje mi się, że tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć, ty na pewno znasz ten stan, to jest takie połączenie jakiejś medytacji, w ogóle rytmu, ruchu i tak dalej, no więc
to są te historie. Ale oczywiście nic na siłę. Dla każdego, jak to mówią, ruta co chce, to nie będziemy drążyć. Jeszcze zanim przeniesiemy się z lasu do ogrodu, no to właśnie to są te zmysły. My jednak my potrzebujemy posłuchać czasem szumu wiatru czy płynącej wody, bo to są te takie pierwotne dźwięki, których nasze ciało, nie wiem, może też dusza, bardzo jeszcze potrzebuje. My niby jesteśmy już tacy miejscy i wielcy i cywilizowani i tak dalej, ale nasze ciała potrzebują jeszcze właśnie tego dźwięku szumiącej wody, liści na wietrze, zapachu gleby tuż po deszczu albo tuż przed deszczem. To są takie rzeczy, które naprawdę, zaufajcie mi, bardzo fajnie nam robią. A jeszcze las akurat jest tym środowiskiem takim bardzo wielozmysłowym, nie? Takim wielosensorycznym, że naprawdę daje nam tą okazję do tego, żeby go czuć, no nie tylko patrząc na niego, ale też właśnie słysząc, czując, dotykając. No to są bardzo fajne rzeczy, które mamy zupełnie darmo i tak jak mówię, one niczego nie wykluczają, one mogą być tylko jakimś tam bonusem. No ale tak jak mówimy, nie drążymy tematu. Żeby nie było, że takie bla, bla, bla i sobie coś o naszych upodobaniach rozmawiamy. Na to wszystko są badania, to jest potwierdzone i w niektórych krajach już takie rzeczy przepisywane są na receptę. Tak? Zgadza się, to prawda. Tak, zielone recepty, czyli po prostu idź na spacer do lasu, tak, albo na kąpiel leśną, więc tak, to jest wszystko zbadane i nie tylko przez amerykańskich naukowców, ale z całego świata. Tak, amerykańscy, o których każdy słyszał, ale nikt ich nie widział. To są twarde dane, ja też widziałem o te 20 minut, o których mówisz, zaczyna się taki proces, kiedy wyrównuje się ciśnienie krwi, kiedy tam stabilizuje się tętno, więc to są te wszystkie historie też, o których mówiłaś i to już zostało zbadane, zmierzone, więc to nie jest nasze gdybanie i opowiadanie bajek, tylko po prostu takie są fakty. No dobrze, więc teraz chciałem powiedzieć rzecz bardzo ważną. Jest takie miejsce, czy są takie miejsca, które wiele osób ma naprawdę na wyciągnięcie ręki, to każdego dnia. I są to miejsca, w których mamy mnóstwo gatunków ptaków, mamy mnóstwo gatunków owadów, mamy no przynajmniej małe ssaki, ale też różnie się zdarza, bo czasami większe też mogą zajrzeć. Płazy. Myślę, że to wszystko na pewno w różnych konfiguracjach. W tych miejscach jest ogromna bioróżnorodność i z racji też sezonowości to wszystko się tak pięknie, harmonijnie zmienia i to nie są jakieś rezerwaty, do których trzeba się gdzieś specjalnie wyprawiać, organizować podróże. Dla wielu osób takie miejsce jest po prostu po przekroczeniu progu swojego domu, po wyjściu do ogrodu, znajdują się w takim właśnie magicznym świecie. Nie muszą to być ogrody duże, czy wielkie, mogą to być małe ogródki, mogą to być ogródki takie typowe działkowe, one się teraz nazywają chyba rodzinne, kiedyś to były pracownicze ogródki działkowe, czasami to są nawet jakieś większe tarasy, które też gdzieś tam sąsiadują z jakąś otwartą przestrzenią, które też są zielone, mówiąc na skróty, i też stwarzają takie warunki do tego, żeby ta bioróżnorodność przynajmniej w jakiejś skali mikro obok nas zagościła. Czy my doceniamy, czy my rozumiemy i doceniamy ogrody? Jakby tak zastanowić się i przypomnieć sobie jakąś, wiesz, taki pierwszy lepszy spacer po osiedlu naszym domków jednorodzinnych, takim typowym, przeciętnym polskim albo, nie wiem, o jakiejś trasie, którą pokonałeś ostatnio samochodem wzdłuż jakichś domków z ogrodami, no to mi się wydaje, że niestety nie. No bo jeżeli myślisz o teraz takim typowym polskim ogrodzie, no to niestety ja widzę, ale też ja oczywiście mam inne postrzeganie tego, ja oczywiście widzę prawie na łyso do ziemi skoszony trawnik lub wręcz jeżdżącą w non-stop kosiarkę po tym trawniku, no i rząd tui. Więc ja takiego czegoś nie nazywam ogrodem i według mnie ogólnie rzecz biorąc nie doceniamy ogrodów w Polsce. Myślisz, że to co opisałaś powinno mieć jakąś inną nazwę? Dla rozróżnienia? Nie mam pomysłu. Pustynia przydomowa albo, no nie wiem, nie mam pomysłu. Nie wiem, jakaś dobry ten. Powiem ci więcej, my teraz się przeprowadziliśmy, wyprowadziliśmy się z miasta, jesteśmy na wsi, też patrzę w tej chwili przez okno na łąki za płotem, także tutaj już dużo się zmieniło, ale wcześniej mieliśmy taką działkę leśną, z którą się też rozstaliśmy i w tym, no nazwijmy to jakimś tam kompleksie działek, no od dłuższego czasu w zasadzie byliśmy tam 10 lat i można powiedzieć, że przez cały ten czas obserwowaliśmy pewną utrzymującą się tendencję. To było właśnie to regulowanie, organizowanie tych wszystkich przestrzeni i to, o czym mówisz, że trawa na zielono tak i że tu je dookoła też, ale w bardzo wielu przypadkach wyglądało to tak, że
ludzie kupowali sobie leśne działki, po czym wycinali na nich albo wszystkie, albo 90% drzew, zostawiali tam trzy brzuski w rogu i to było wszystko. I wjeżdżał trawnik, no jakaś tam chatka i tak dalej. Także chyba niestety faktycznie ta tendencja jest nadal tą dominującą. No i musimy popracować chyba nad tym, żeby jakoś to próbować przekręcić na dobrą stronę, co? Na dobrą stronę mocy. I właśnie my w stowarzyszeniu, bo teraz zrobię tak krótki odnośnik do stowarzyszenia dla tych, którzy nas jeszcze nie znają. Stowarzyszenie nazywa się Jestem na Ptak. Stowarzyszenie Jestem na Ptak istnieje od 2005 roku i stowarzyszenie powstało po to, żeby chronić przyrodę, ptaki szczególnie i ich siedliska, że tak mądrze zabrzmie, czyli ich miejsce do życia, tam gdzie żyją. I to jest bardzo fajne, ponieważ ptaki są tak zwanymi gatunkami parasolowymi. To znaczy, że pod parasolem ptaków bardzo dużo innych rzeczy się zmieści, samych dobrych rzeczy. Jeżeli dobrze będzie ptakom w naszym ogrodzie, to wszystkim innym zwierzętom w naszym ogrodzie będzie dobrze. My też jesteśmy, prawda, jakimiś zwierzętami w naszym ogrodzie. Jeżeli będzie dobrze czajkom na bagnach czy na jakichś łąkach podmokłych, tam będzie też dobrze wszystkim innym żyjącym zwierzętom, jeżeli będą odpowiednie warunki do życia dla czajki. To są właśnie tak zwane gatunki parasolowe, dlatego my zajmujemy się ptakami i ochroną ich siedlisk. No a takim siedliskiem jest właśnie też ogród. I skupiamy się nadal na tych siedliskach mokradłowych, tak zwanych, czyli na bagnach i mokradłach, na tych fajnych podmokłych łąkach czy polach, pastwiskach. I tam głównie chronimy ptaki, zakładamy rezerwaty przyrody, zajmujemy się ochroną czynną i bierną, ale też od samego początku gdzieś właśnie te ogrody nam chodziły po głowie. Ogrody jako te małe rezerwaty przyrody, no bo wyobraź sobie, mamy miliony ogrodów w Polsce, no więc miliony małych rezerwatów, jeden wielki rezerwat. Ostoja przyrody, bez żadnych papierów, bez petycji, bez protestów. To przepraszam. Nie wiadomo jakichś dziwnych urzędników. To teraz muszę ci wejść słowo, bo jestem przygotowany i padną tutaj liczby. Uważaj na ten temat. Nie wiem, na ile one są aktualne, może są odrobinkę przedawnione, ale wyszperałem, że ponad 4000 tak zwanych rodzinnych ogródków działkowych, tych kompleksów 4000, co daje nam samych ogródków około miliona i wyliczono, że to może być tak, że mniej więcej 9 milionów rodzin w Polsce jest użytkownikami ogródków. Mało tego, działkowcy deklarują, że policzyli, znają powierzchnię tych ogródków łączną i w skali kraju to są 44 tysiące hektarów. Więc żeby tutaj słuchaczom dać jakiś punkt odniesienia, jeszcze raz powiem, 44 tysiące hektarów to są nasze ogródki rodzinne w Polsce. Białowieski Park Narodowy to jest raptem 10 tysięcy hektarów. Bieszczadzki Park Narodowy to jest 29 tysięcy, niespełna 30 tysięcy hektarów. A tych działeczek, tych naszych ogródeczków jest 44 tysiące hektarów. Jeżeli dorzucimy do tego ogrody przydomowe, mniejsze, większe, czasem jakieś połączone z ogrodami przydomowe sady, no właśnie te wszystkie przestrzenie jakoś tak zaaranżowane, żeby ta bioróżnorodność się tam mieściła, nawet tak jak mówię, jakieś duże tarasy przy skromnych ogródkach i tak dalej, to wszystko biorąc pod uwagę skalę globalną, daje nam ogromną przestrzeń, na którą my mamy wpływ, bo ustanawianie prawa w zakresie ochrony przyrody w naszym kraju gdzieś tam sobie umarło dawno. Od wielu, wielu lat nie powstał żaden park narodowy, także mamy z tym teraz sporo problemów, a tutaj mamy jakąś alternatywę. Oczywiście wiadomo, że my w ogródkach świata nie uratujemy, w tym sensie, że nie zastąpimy dużych systemowych potrzebnych zmian, ale dajemy taką fajną drugą odnogę, i możemy też na swój sposób, tak jak powiedziałaś, tworzyć sobie te małe rezerwaty, te nasze rezerwaty, których możemy naprawdę zostawić trochę przestrzeni dla tych wszystkich naszych braci mniejszych. Działaś? Michał, w ogóle ty wspaniałą robotę wykonałeś, ja mogę to wykorzystać tam. Jasne, na stronę. Pewnie. Ja jestem zbyt leniwa na wszystkie jakieś takie dziwne. Pewnie, wiesz co, ja sprawdziłem to w dwóch źródłach, ale to można jeszcze jakoś tam uwiarygodnić dodatkowo i zapewne będzie można. Bardzo ci dziękuję, ja to wykorzystam, bo to jest super, bo to są super dane do właśnie zobrazowania tego, o czym my cały czas mówimy. I właśnie jeszcze lepiej to zobrazowałeś, to po prostu tu może być ogromna przestrzeń, która stanie się miejscem do życia dla nie tylko dla ptaków, ale dla całej przyrody, dla jeży, dla pszczół, dla trzmieli. I dla wszystkiego innego, co lata i pełza, jest pożyteczne i dobrze nam robi.
Ale jakby wracając do tego, od czego wyszliśmy, od tych skoszonych trawników i tu, i my właśnie w stowarzyszeniu zastanawialiśmy się, cały czas zastanawiamy się, jak uderzać z tym tematem, bo powiem ci, że to nie jest łatwy temat. Każdy ma prawo do swojej przestrzeni i do zaaranżowania jej tak, jak sobie tego chce, prawda? Jeżeli podoba mu się wygolony trawnik i tuje, trudno z tym dyskutować i szacunek, że ktoś w ogóle ma swój dom i ogród. Więc my właśnie skupiliśmy się na osobach, które już gdzieś albo są totalnie zielone, są na ptak, jak my to mówimy, mają ogrody na ptak, rozumieją, wiedzą i tworzą takie, chociażby, wiesz, przed swoim balkonem w bloku, jakieś małe skrawki dla przyrody, albo takie, które gdzieś coś zaczęły, wiedzą, jeszcze może nie potrafią, ale chciałyby, ale słyszały, wiedzą, że można coś takiego robić, że jest coś takiego jak ogród na ptak, ogród przyjazny przyrodzie. Więc my skierowaliśmy jakby swoją uwagę nie na tą walkę, że o, ty masz trawnik i tuje, to ty jesteś zły i w ogóle twój ogród jest beznadziejny, tylko bardziej do tych, którzy właściwie chyba wydaje mi się są twoimi słuchaczami. I jeszcze skupiliśmy się i dajemy na nich i dajemy im właśnie jeszcze więcej wiedzy, jeszcze więcej rad, uzasadnień, porad i właśnie wydarzeń, akcji, żeby oni jeszcze bardziej się w to włączyli i może na zasadzie jakiejś takiej, wiesz, kuli śniegowej, jak my wszyscy razem będziemy się toczyć i dołączać naszych sąsiadów, bo mamy fajną budkę dla szpaków i codziennie rano cała rodzina szpaków nam wyśpiewuje jakieś trele z drugiego końca świata, bo szpaki lubią czasem sobie zmiksować różne dźwięki i może ten sąsiad też będzie chciał mieć takiego szpaka i to tak powoli zacznie iść, więc my właśnie jesteśmy teraz na takim etapie. Ty teraz dzięki toczysz się z nami. Tak, staram się jak mogę, wiesz co, ja teraz jestem, to też od razu się przyznam, po przeprowadzce jestem w takim dość odludnym miejscu, niedaleko Łodzi i no ponieważ musieliśmy tutaj postawić mały dom, bo stary nie nadawał się już do remontu, staraliśmy się to zrobić oczywiście jak najmniejszą ingerencją dla tego, co jest tutaj w otoczeniu. W jakimś tam stopniu się to udało, no oczywiście przy budowie i tego rodzaju inwestycji nie jest to łatwe, trzeba zadać sobie dodatkowego trudu, żeby nawet ludzi, którzy tutaj z tobą czy dla ciebie pracują, też ukierunkować, zwrócić ich uwagę na to, że nie można sobie tą, nie wiem, minikoparką przejechać gdzie się chce, tylko tutaj panowały dosyć żelazne reguły, ale spotkało się to wszystko z dużym zrozumieniem i poza jakimiś naprawdę kilkoma sytuacjami takimi trochę losowymi, że gdzieś tam coś poszło niezgodnie z planem i coś się wydarzyło, jakiś tam krzak został rozjechany, no to jest do zrobienia. Pomijam w ogóle jakby aspekt ekologiczny, no bo jednak budowanie domu to też są odpady, to też jest, no naprawdę, to trzeba jakoś tam przemyśleć mocno i się do tego przygotować, żeby chociaż trochę mieć spokojniejsze sumienie. Natomiast jest to do zrobienia i te reakcje, które na początku są trochę takimi uśmiechami na zasadzie, aha, jakiś świr, to gdy się z ludźmi pogada, pokaże im trochę, opowie, trochę ich tak tajemniczy, trochę ich się wpuści do tego ogrodu, ale tak od tej naszej strony, tą naszą furteczką, to oni też zaczynają na to trochę inaczej patrzeć i są w stanie to wszystko uszanować. Więc nie ma tutaj rzeczy nie do zrobienia. No i dlatego o tym wspominam, że właśnie jestem na tym etapie, kiedy trochę myślę, trochę już realizuję, bo już jakieś tam wysiewanie łączek i te inne historie już się dzieją. Oczywiście też rekompensujemy to, co gdzieś tam w jakimkolwiek stopniu zostało naruszone, no ale staramy się jak najwięcej po prostu zostawić. Mamy takie części, które są po prostu od początku były uznane za rezerwaty i tutaj w ogóle nie tykamy nic, nawet jak tam jakiś świerk się wywrócił, suchy, wiesz, jest teraz wykrot, no to po prostu zostawiamy to w takiej formie, rezerwat ścisły, koniec i kropka. Były poważne rozmowy z naszymi psami, wiesz, musieliśmy im też nakreślić pewne reguły funkcjonowania, mówię to pół żartem, pół serii oczywiście, ale staramy się naprawdę zachować te strefy bezpieczne, no chociażby właśnie dla ptaków, czy dla innych istot, które sobie tam gdzieś mogą urzędować. O ile nie wypuszczacie kotów, będzie okej. Nie, nie mamy kotów i wiesz co, i pewnie jeszcze parę razy gdzieś tam nawiążę do tego, co się u mnie dzieje, no to przy okazji może będzie tak, że w coś się wstrzelę, ale teraz już wrócimy do tego, o czym mówisz, bo jesteśmy na etapie, że jestem na ptak, rozkminialiście po prostu, jak to zrobić, żeby wejść szerzej w temat ogrodów i wyjść z tą taką fajną edukacją ogrodową do ludzi, nie nachalnie, nie na siłę,
nie warunkując w jakiś sposób, że jeśli robisz tak i tak, to jesteś dobry, a jeśli robisz tak i tak, to jesteś zły. No i co, i stąd się urodził Ogród na Ptak? Tak po prostu to powstało? Jedno wyszło z drugiego? Ogród na Ptak istniał od zawsze, jakby pomysł. Teraz od kilku lat rzeczywiście bardziej już intensywnie. W tym roku, 13-14 maja, będziemy mieli już czwartą edycję Wielkiego Ogrodowego Liczenia. To jest jakby takie, że tak powiem, najważniejszy punkt w roku dla wszystkich ogrodników na ptak, czyli dla wszystkich tych, którzy mają ogród i są świadomi tego, jaką mają ogromną wartość, jeżeli pozwalają mu być ogrodem przyjaznym przyrodzie, ale też dla tych, którzy gdzieś interesują się ptakami, no bo wiadomo, że my wychodzimy od ptaków, tak? Naszym punktem wspólnym są ptaki z tymi, którzy jakoś do nas trafiają, więc robimy Wielkie Ogrodowe Liczenie 13-14 maja. Będziemy powtarzać, ja zalinkuję też do waszej strony i te informacje też się pojawią tutaj w opisie odcinka, oczywiście, że tak. Ja postaram się jeszcze później też jakby przypomnieć, bo mamy bardzo dużo fajnych zbliżających się akcji. Warto zaglądać na jestemnaptak.pl. Najlepiej w ogóle zapisać się na nasz newsletter, bo ja albo zaglądać na social media, bo ja staram się na bieżąco bardzo informować was o tym, co się dzieje. A wracając do Ogrodu na Ptak, Ogród na Ptak, ta idea zawsze była. Już powiedzieliśmy trochę, tak? Dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest zasadne. To jest mały rezerwat przyrody, ostoja. I jakby zdecydowaliśmy się budować tą kulę śnieżną, tak? I toczyć się wszyscy razem z tą kulą śnieżną i wciągać też innych. I moim marzeniem w ogóle jest coś takiego, wiesz, że sąsiedzi stoją sobie przez płot, się przewieszają, zamiast się kłócić, to licytują się, kto ma więcej budek lęgowych zajętych, prawda? Kto przyleciał, czy ta sama rodzina, czy może nowa. I to w ogóle, wiesz, to tak jak ty powiedziałeś, to działa, bo ja jakieś, nie wiem, może 5 lat, ja tak określam to sobie, nie wiem, daj swojemu ogrodowi 5 lat, bo ja jakieś mniej więcej 5 lat temu zachęciłam moich rodziców. Ja pochodzę z Gołdapi, moi rodzice mają dom i ogród w Gołdapi i zachęciłam, no nie musiałam jakoś bardzo zachęcać i zmuszać, bo to trafiło na podatny grunt. Moi rodzice są bardzo otwartymi ludźmi i lubią przyrodę i wiadomo, że jakąś wrażliwość skądś wyniosłam. I 5 lat temu zachęciłam ich właśnie do takich bardziej świadomego kształtowania tego ogrodu pod kątem przyrody. To mówię ci, z roku na rok, właśnie to jest fajne, że w ogrodzie, jak pozwolisz mu być sobą, zostawisz ten ekosystem, który przecież sam w sobie bez tych naszych dziwnych ingerencji jest no, idealny, umówmy się, tak? Tam wszystko jest ze sobą powiązane, zaplanowane i tak ma być. To z roku na rok, ja tam przyjeżdżam co jakiś czas, ja widzę, jak tam jest coraz więcej gatunków. Te ptaki, ja je nazywam, już nie chcę się tu kompromitować, ale ja je nazywam małe szare. Wszystkie te małe pokrzewki, te kapturki, te cierniówki, piegrze, gajówki, to po prostu tam już są. A jeżeli ktoś w ogrodzie ma właśnie te wszystkie małe szare, to dla mnie to już jest naprawdę ogród na ptak najwyższych lotów. I ja widzę, obserwuję jak stopniowo, jak mój tato jest zadowolony i za każdym razem pokazuje mi z wypiekami, bierze mnie i pokazuje mi, co przyleciało. Tutaj słychać krętogłowa w brzozach. W garażu dymówki budują sobie co roku gniazdo i garaż jest cały czas, przez cały sezon jest otwarty i samochód jest przykryty taką, wiesz, ogromną niebieską jakąś plandeką, folią, po to, żeby nie był zabrudzony, ale najważniejsze są te dymówki. I one mają imiona i to co roku po prostu ta sama para albo jej dzieci przylatują i one co roku mają gniazdo i to jest taka fajna zabawa, że ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że fajniejszą zabawą jest rzeczywiście, wiesz, ten trawnik i te tuje. A do tego naprawdę my dajemy wiedzę dlaczego, jak ten ekosystem działa, prawda, dlaczego ogród bez biedronek będzie pełen pszyc, a jeżeli stworzysz warunki dobre biedronkom, czy pszczołom, czy trzmielom, czy nie wiem, złotooką, skorką, tak zwanym szczypawką, no to twój ogród będzie bezpieczniejszy, bo nie będzie tych tak zwanych szkodników i pozbędziesz się mszyc. Mamy tą wiedzę, ale przecież to jest tak naprawdę przyjemność, fan i intuicja, tak? Jeżeli to wszystko nie jest przez nas uczesane, wygładzone, przeorane, wystrzyżone i wyrównane, to tam się dużo dzieje, tam jest ciekawie, tam jest różnorodność. Na czym byłby świat bez różnorodności? I tak czasem się zastanawiam, wiesz, czy COVID, czy nie wiem, czy upały, czy jakieś cokolwiek się dzieje złego, ty możesz usiąść sobie w ogrodzie w cieniu, posłuchać pod szumiącą brzozą i posłuchać śpiewu ptaków. Dla mnie to jest oczywiste, ale wyobrażam sobie, że jednak niektórzy potrzebują
czegoś, co ich skusi. Czy to będzie właśnie ta budka i śpiew ptaków, czy jakieś merytoryczne wyjaśnienia, jaką funkcję w przyrodzie i w naszym świecie spełniają zapylacze, czy szczypawki są dobre i pożyteczne, bo zjadają mszyce, a mamy szczypawki są bardzo troskliwymi mamami i wcale nie szczypią, nie gryzą i nie wchodzą nam do uszu, jak to kiedyś opowiadało się, kiedy ja byłam mała. Więc to jest cały jeden ogromny ekosystem, który jest po prostu ekosystemem i miejscem idealnym. I fajnie, jeżeli my będziemy częścią takiego ekosystemu, ponieważ przyroda, w ogóle las i takie nasze te małe ekosystemy, one mają zdolność samouzdrawiania się. Więc wyobraź sobie, że my jesteśmy częścią takiego ogrodowego ekosystemu, który traktuje nas jak integralną część i on też będzie nas uzdrawiał. Są w ogóle badania, które pokazują, że, i to one mi się aż tak bardzo nie podobały, ale tu je przytoczę, w sensie wyniki tych badań, które pokazują, że więcej dobrego zrobi nam relaks w ogrodzie, siedzenie, wąchanie kwiatów, dotykanie liści, czy prawda, pracowanie w ziemi. Znamy wszyscy te dobroczynne bakterie, które działają na nas, kiedy pracujemy z glebą, niż jakieś takie celowe, na przykład tak zwane wildlife observations, czyli na przykład wybranie się w teren na ptaki, czy właśnie słuchanie śpiewu ptaków, co mi się oczywiście, prawda, nie bardzo podoba, bo nie wiem, co jest lepszego od słuchania śpiewu ptaków, ale tak pokazują badania. Więcej dobrego dla naszego tak zwanego dobrostanu psychicznego i dla dobrego samopoczucia zrobi relaks w ogrodzie, wąchanie kwiatów, dotykanie roślin, trawy, spacer po trawie na boso, niż jakieś naprawdę celowe takie, wiesz, wybieram się do przyrody, wybieram się na obserwacje, wybieram się słuchać ptaków. Wierzę, wielokrotnie się zastanawiałem, z czego to wynika, że ten trawnik ituje. I myślę sobie tak, że po pierwsze my chyba bardzo lubimy kontrolować sytuację. I tą przyrodę też trzeba kontrolować, nawet w tym wymiarze takim właśnie ogrodowym. No i ten trawnik jest tego najlepszym przykładem, bo jego można po prostu wypieścić i totalnie dostosować do swoich oczekiwań. Czyli faktycznie kosić, określona długość, częstotliwość, czy jakieś podlewanie i tak dalej. To ma być piękny trawnik, który jest taką trochę wizytówką dla innych, żeby widzieli, jak my mamy ten trawnik pięknie wypieszczony, wyhodowany. Gdybam, oczywiście teraz improwizuję, ale tak sobie myślę, A druga sprawa, no to tuje, które są, no właśnie, wydaje mi się, to nawet kiedyś przyjechali znajomi z Finlandii do Polski i oni też na to zwrócili uwagę, że my się bardzo lubimy grodzić, odgradzać, stawiać płoty, zasłaniać się. I wydaje mi się, że te tuje tutaj, bo ten wariant, który ja najczęściej widuję, to są tuje po obwodzie, dookoła ogrodzenia. I to chyba faktycznie jest w tym, no na pewno jest to jakaś składowa całej tej akcji, że chcemy się odgrodzić czymś, co szybko rośnie, zasłoni nas od sąsiadów. Wiesz, okej, dobra, no dążymy do tego, żeby mieć jakąś prywatność, w końcu jesteśmy u siebie, może chcemy sobie latem, wiesz, pochodzić w gaciach, nie wiem, z kawą po ogródku, bardzo proszę. Na tym to również ma polegać, ale są inne możliwości, są po prostu inne możliwości, które wcale nie będą wymagały od nas większego nakładu pracy, prawdopodobnie nie będą wymagały od nas większych nakładów finansowych, więc to jest tylko kwestia poszukania innej perspektywy i spojrzenia trochę pod innym kątem. A do tego potrzebny jest jakiś bodziec. No i wy jesteście tym bodźcem. No ja zajmuję się komunikacją. Tak, ja nie jestem ani ornitolożką, ani botaniczką. Ja jestem filolożką, właściwie tłumaczką z języka angielskiego. To tak jeszcze trzy słowa do tego, skąd się wzięłam. I zajmuję się komunikacją. Dla mnie bardzo jest ważne właśnie, jak pewną ideę przekazać, jak pewną ideę zaszczepić i jeszcze wokół tego zgromadzić jakąś społeczność i zrobić coś fajnego. To jest dla mnie najważniejsze i to jest to właśnie, co ci powiedziałam wcześniej, że my zdecydowaliśmy się jednak iść ku tej grupie, która na przykład tutaj jest i nas słucha, ludzie, którzy już mają jakąś świadomość, coś wiedzą, żeby toczyć się dalej, ale jednak no zawsze wracamy do tego, o co chodzi z tymi trawnikami, o co chodzi z tymi tujami. Ja przyznaję, na razie zrzucam tę poprawność komunikacyjną i tak dalej, ja przyznaję, dla mnie to jest koszmar. Ja uważam, że my jesteśmy kształtowani przez otoczenie, w jakim, nie wiem, dorastamy, przebywamy, jakimi ludźmi się otaczamy, jakim językiem się posługujemy, to już inna historia, że czy to język kształtuje nas, czy my kształtujemy język. Jeżeli wiesz, wokół widzisz tylko te takie same płoty i te tuje cmentarne wokół, oczywiście w takich trójkątnych, strzelistych kształtach w górę i te wygolone trawniki, no tam nie ma różnorodności. Jak ty masz jako, nie wiem, dziecko wychowujące się tam wzrastać i poznawać jakąś różnorodność, kolory, barwy. Ale myślisz, że ludziom jest potrzebna ta bioróżnorodność?
Wszak mają ładny, oni równy. Tego nie wiedzą. No właśnie, mają równy, piękny, oni czysty trawnik. No to już jest, okej. Jestem też daleka właśnie, jestem też daleko od interpretowania, ale no tak, ja się zgadzam z tobą, tak? My chcemy mieć ładnie, czysto z głowy, szybko, bo przecież my jesteśmy tacy ważni. My mamy tutaj robić PKB, kolejny samochód kupić, kolejny telefon. Ja mogę tak mówić spokojnie, bo jeżdżę starym samochodem i mieszkam w małym mieszkanku, więc jestem kryta. Ale wiesz, oczywiście żartuję sobie, prawda? Każdy ma prawo mieć to, co chce, ale my musimy mieć czysto, ładnie, równo. Nie wnikam właśnie w jakieś takie głębsze przyczyny tego, bo każdy ma indywidualne. I żeby nie było najazdu tych obcych, bo nie wiem, czy ty kiedyś przeglądałeś fora ogrodowe, czy może grupy ogrodowe na Facebooku. Ja nawet sobie zaczęłam kiedyś tworzyć, też na potrzeby komunikacji naszej, zaczęłam sobie tworzyć taki folder pod tytułem Ratunku mam ogród, bo czasami wygląda na to, że ktoś ma dom z ogrodem i naprawdę szacunek, ja bardzo bym też chciała kiedyś mieć mój wymarzony ogród i jakby non-stop tam toczy jakiś bój, jakąś walkę, on wrzuca ratunku, coś do mnie przypełzło, jak się tego pozbyć? Ratunku, w trawie wyrósł mi, nie wiem, coś, a tam stokrotki, czy mlecze piękne. Coś albo mi mamy wyrosło, inwazję ślimaków. Tak, jak się tego pozbyć? Albo wiesz, kret. Te rady, które tam się posypują, chociaż zaraz dodam, jest światełko w tunelu, zaraz o tym powiem. Te rady, które tam padają, oczywiście są zatrważające, tak? Włos jeży się na głowie, robi ci się gorąco, bo tam zalać, polać, spalić, wypalić. Zagazować. Jest naprawdę różne rzeczy, więc jakby okej, ma ktoś ogród i jakby toczy tam non-stop jakąś walkę, więc jakby albo nieświadomie decydował się ten ogród, albo niestety wszyscy tak robią dookoła i oni też myślą, że tak trzeba, więc może to jest jakiś brak świadomości, ale powiem ci, że coraz częściej wśród tych komentarzy naprawdę jest coraz więcej głosów w stylu, przecież to jest piękny mech, będziesz miał zawsze zielony, będziesz miał czy miała zawsze zielony trawnik, zostaw ten mech, niech on tam zatrzyma wilgoć, niech będzie ozdobą, czymś innym, czy nie wiem, zostaw te mlecze, będą ratunkiem dla zapylaczy. Coraz więcej pojawia się takich głosów, które rzeczywiście są takim głosem w moim odczuciu, głosami rozsądku i właśnie tymi takimi bardziej bioróżnorodnymi i bardziej na ptak. Więc światełko w tunelu jest, ale ogólnie mówię ci, tam jest poligon, pole walki, nie wiem, front, jakkolwiek to nazwiemy, jest non-stop, więc czasami zastanawiam się w ogóle jakby po co. To jest właśnie pod tytułem ratunku mam ogród, mam dom z ogrodem i nie wiem. Nie wiem, co z tym zrobić. To wiesz co, to jeszcze jest chyba taki wariant, który też możemy gdzieś położyć obok tego, o którym mówisz. Ja to nazywam obozem pracy. Takie podejście do ogrodu, może też źle to interpretuję, bo może to chodzi tylko i wyłącznie o to, że ktoś angażuje się po prostu fizycznie w pracę w ogrodzie, to go resetuje psychicznie i daje mu jakąś odskocznię, może od trudnej codzienności. Jestem w stanie to zrozumieć. Ja na przykład staram się nie podlewać, raczej tylko wtedy, kiedy sadzę jakieś roślinki, no to tam na starcie, prawda, parę razy gdzieś tam z wężem, a tak to wiemy, że woda to woda. Ale nawet przez chwilę, gdy trzymam ten wąż i woda się leje i szumi, to jest to, o czym mówiłaś. To już jest takie, wiesz, wejście w jakąś taką niemalże medytację. Na mnie szum wody tak działa, na mnie tak działają strumienie i tak działa też wąż w ogrodzie. Może tak jest, że ludzie po prostu potrzebują się zająć, potrzebują mieć taką odskocznię i ten obóz pracy to jest właśnie to. On musi przepielić, on musi przesadzać, on musi podlać, on musi znowu przepielić, on musi skosić, on musi wyrównać, on musi przyciąć. On, ona, w sensie ten człowiek. Więc może coś takiego tutaj jest też w tej materii. Wiesz, niektórzy mówią, że ja chcę mieć trawnik, bo ja nie chcę tu nic robić, ja chcę mieć wygodę, tylko skoszę ten trawnik, siadam na leżaku i jest okej. Więc pewnie, wiesz, podejście może być rozmaite i może nawet nie powinniśmy próbować tego jakoś tam uśredniać. Choć z drugiej strony, no nie wiem, słowo moda to może nie, ale to jest sprawdzona ścieżka, taki trochę przetarty szlak. To możemy zrobić nie, to szybko, nie? To jest ryzykowne, prawda? Moglibyśmy oddzielne spotkanie zorganizować o tym, co tkwi w umysłach. No tak, dlaczego ludzie tak się dzieje? Dlaczego ludzie wybierają takie rozwiązanie? Słuchaj, tak, ale jakby ja się zgadzam z tych i mówię, daleka jestem jakby od osądzania, ja tu jestem od tego, żeby pokazać fajny pomysł, pokazać ideę ogrodu na ptak, jak tam fajnie można spędzić czas, jakie ptaki przylecą, co można posadzić i też można spędzić dużo czasu pracując i ruszając się w takim ogrodzie,
No ale bardziej można na tai chi, na chodzeniu boso po ogrodzie albo na sączeniu kawy i obserwowaniu, jak pliszka siwa macha ogonkiem z gracją. Ale rzeczywiście zgadzam się, że taka praca fizyczna w ogrodzie to jest coś przyjemnego. Ja myślę, że jedno, wiesz co, nie wyklucza drugiego. Właśnie ogród na ptak to jest taki luz i już żeby zejść z tych ludzi, którzy mają ogrody, które nam się nie podobają, o gustach już nie dyskutujmy, ale o krajobrazie owszem, możemy trochę, więc jesteśmy usprawiedliwieni. Ten ogród na ptak to jest, można połączyć i jedno i z drugim, bo fajnie w takim ogrodzie zrobić sobie różne strefy. Na przykład może być strefa nisko skoszonego trawnika, no i słuchaj, dla kosów, dla szpaków, to jest w ogóle wymarzone. Naprawdę kosić, pod warunkiem, że nie sypiemy tam jakiejś trującej chemii. I te robale, które one stamtąd będą wyciągać, no to same smakowitości i niesamowity widok, czy taka pliszka siwa właśnie. Ale tylko z punktu widzenia ptaków, bo z punktu widzenia robali już nie do końca. No ale załóżmy sobie, że idziemy cały czas w tym duchu, co zrobić, żeby się pozbyć, albo jednak, że chcemy mieć ten ogród taki bardzo bioróżnorodny. Mhm. Więc kawałek skoszonego trawnika dla kosa, który te flety, które on będzie nam wyśpiewywał, to po prostu będzie najlepszy ogród w całej okolicy. Trochę skoszonego trawnika dla kosa i szpaka. Trochę jednak wyższej tak zwanej kwietnej łąki, czy jakichś tak zwanych badylii i tak zwanych chwastów, czy wyższych kwiatów, gdzie nie wiem, będą siedziały może te kapturki w trochę żywopłotu gęstego, zamiast tych słynnych tui, prawda, które zawsze gdzieś tam przywołujemy, to oprócz tui mamy dużo alternatyw. Wiadomo, że większość może tracić liście i zakładam, że z tujami chodzi o to, żeby jednak się odgrodzić, tak, żeby nie było nas widać w tym ogrodzie, chcemy mieć odrobinę prywatności. Jest też dużo, dużo żywopłotów, które są też zielone zimą i może nie tyle zielone, choćby taki na przykład bukowy żywopłot, które też osłaniają i też spełniają taką funkcję, a są na przykład źródłem pokarmu jesienią i zimą dla ptaków, czy będą takim fajnym, gęstym miejscem bezpiecznym, gdzie ptaki zbudują w sezonie lęgowym gniazdo. Więc jakby są alternatywy i właśnie w ogrodzie na ptak my chcemy pokazywać, że to jest taki luz. Po pierwsze my przyglądamy się, co ta przyroda tam właściwie robi. My ostatnio z Ewą Gutowską, która jest naszą specjalistką od ogrodów na ptak, botaniczką, nagrałyśmy 5 live'ów, w sensie 4, bo 5 oddałyśmy Piotrowi, prezesowi Stowarzyszenia Jestem na Ptak. Nagrałyśmy właśnie, stworzyłyśmy taki cykl, 5 kroków do ogrodu na ptak. On niedługo będzie w sklepie na ptak. Właśnie koleżanka Emila go wrzuca i to jest właśnie takie, wiesz, 5, jak ktoś na przykład ma ogród i nie wie jak co robić, żeby rzeczywiście on był przyjazny przyrodzie, albo ktoś ma przed sobą ten nowy ogród i jak właściwie w którą stronę ma pójść. To jest takie 5 kroków, takie 5 pierwszych pomysłów w ogóle, które gdzieś ukierunkują, bo wiadomo, że później mamy mnóstwo wiedzy, właśnie to jest fajne. Możesz znaleźć sobie wszystkie krzewy, jakie chcesz, możesz znaleźć sobie rośliny, kwietne łąki, mieszanki, możesz zrobić z tym ogrodem wszystko, ale najważniejsze jest właśnie ta pierwsza myśl i taka decyzja. Tak, ja chcę, żeby tu były ptaki, żeby tu było życie, zielono, zdrowo i przytulnie. I ten pierwszy krok, jeżeli podejmiesz, to później już znajdziesz mnóstwo wiedzy, a my z Ewą zaczęłyśmy od gleby. Mi się to bardzo spodobało i to daje taki start właśnie, no bo wiadomo, od czegoś trzeba zacząć, od podstaw, tak? Zaczynamy od gleby. I to daje taki właśnie pogląd na to w ogóle, jak można ten cały ogród i te całe prace tak zwane ogrodowe traktować. Bo patrząc, wchodząc na nowy ogród, to co? Pierwszy krok, no trzeba jakby wszystko usunąć, wyrównać, wyciąć, przekopać i wtedy zastanawiamy się, co dalej. I my właśnie tam dajemy taką bardzo fajną radę. Mi się szczególnie podoba, bo jestem takim trochę działkowo-ogrodowym leniuszkiem. Ja wolę właśnie leżeć, obserwować, niż gdzieś tam cały czas coś pielić, kopać i rwać. Najpierw obserwujesz, wchodzisz, masz nowy ogród, wchodzisz do ogrodu i patrzysz tak jak wy na przykład w waszej sytuacji. Co tam się dzieje w ogóle? Co tam rośnie? Gdzie pada światło? Gdzie jest najwięcej takich roślin, gdzie jest najwięcej gęstych krzewów, jakie drzewa rosną, co tam się dzieje, kto przylatuje, kto odlatuje, co chodzi. I poobserwując ten ogród, ty uczysz się tego ogrodu i dopiero wtedy decydujesz, co gdzie będzie, żeby z nim współgrać.
Czyli właśnie nie przekopujesz. Przekopanie w ogóle to jest ogromnie inwazyjne działanie, bo te stosunki glebowe, niezależnie od tego właśnie jaka gleba tam jest, one się kształtowały przez lata. Tam wszyscy znaleźli już swoje miejsce w hierarchii. Każdy wie, kto kogo zjada, kto gdzie mieszka, kto w jakim sezonie przychodzi i tak dalej. I tam ten ekosystem z tymi tysiącami zależności i powiązań, czyli ten nasz idealny, tak, do jakiego dążymy, on już został tam ustanowiony i wszystko działa super. Tam już każdy zna swoje miejsce, hierarchię, wszystko jest ustalone. A my wpadamy, wszystko rozwalamy, wykopujemy, przekopujemy. Znaleźliśmy w katalogu jakieś ładne roślinki, wsadzamy je i później zaczyna się, prawda, niekończąca się historia, bo tam trzeba coś dosypać, bo się okazało, że ta gleba w ogóle nie przyjęła tych roślin, czy one się nie przyjęły w tej glebie, czy właściwie nie wiadomo o co chodzi, coś przypełzło, ale to co przypełzło i nam zjada nasz jakąś tą idealną roślinkę, to właściwie trzeba spryskać, bo nic innego nie ma, co może je zjeść larwy, więc fajne jest takie właśnie w ogrodzie, to jest taki stan ducha, to jest taki sposób na życie ten ogród na ptak. Wchodzisz, obserwujesz i jakby podążasz za tym i dopiero później wprowadzasz, może coś sobie tu zmienisz, tu coś przytniesz, tu zrobisz strefę wysokiej łąki kwietnej, tu zrobisz strefę niskiego trawnika, a tutaj dosiejesz koniczyny, bo wiesz, że twoje dzieci będą ubiegały i ma być mięciutko i przytulnie i można się tarzać w tym trawniku. Ja polecam w ogóle te 5 kroków do ogrodu na ptak, bo my tam opowiadamy właśnie o glebie, o tym jak zrobić taki mini deszczowy ogród, czyli jak nie marnować wody, jak w ogóle tą wodę zachować i jak wspaniale ona może funkcjonować w naszym ogrodzie. Mówimy o kwietnej łące, bo to przecież jest temat nadal modny i to też wiesz, nie jest wcale taki prosty temat kwietna łąka, bo nie dla każdego, nie każdy chce wyjść do ogrodu i prawda wpaść nagle w chaszcze po pas, i wszystko ok, bo mam modną kwietną łąkę, więc kwietne łąki są naprawdę różne. I jeżeli do trawnika dosiejesz właśnie trochę koniczyny, to też masz super kwietną łąkę i mięciutki trawnik i wszyscy są zadowoleni. I mówiłyśmy jeszcze właśnie o tym, co dla jakiego ptaka, tak prawda? Wymyśliłeś sobie, że chcesz mieć rudziki, no to co tym rudzikom można przygotować? No to wiadomo, że trochę bałaganu w ogrodzie, jakieś stare drzewo, jakieś gałęzie, jakieś może kamienie porozwalane, których nikt bardzo długo nie rusza, jakieś szczeliny w budynku, niekoniecznie takim super nowym. I właśnie ostatnie spotkanie, które poprowadził Piotr, ostatni webinar, to już było takie podsumowanie i Piotr bardzo fajnie zamknął taki ogród na ptak właśnie w ogromnym ekosystemie i w sieci powiązań. Także bardzo i tobie i wam wszystkim polecam te 5 kroków do ogrodu na ptak. To jest takie, naprawdę daje dużo do myślenia i być może niektórym całkiem zmieni pomysł na ogród, a może nawet całe życie. 2 wasze live'y miałem przyjemność obserwować na żywo, a pozostałe z przyjemnością oczywiście nadrobię, jeśli będzie tylko taka okazja. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałaś, to chyba będzie takie może słowo klucz dzisiaj dla całej tej rozmowy o ogrodach, że taki ogród na ptak jest jednym wielkim kompromisem, bo w tym ogrodzie ma być coś miłego dla każdego, w tym również dla nas, bo to nie jest tak, że my tutaj musimy się, nie wiem, poświęcać, być takimi bohaterami, że po prostu rezygnujemy z wszystkiego i zostawiamy tylko i wyłącznie dla ptaków, motyli, pszczół i innych dzikich zapylaczy. Można to zorganizować w taki sposób, żeby dla każdego się znalazło trochę miejsca. My się nie musimy stąd wynosić, my się mamy tylko troszkę przesunąć, zostawić trochę miejsca. No i teraz pytanie, kolejny klucz. Jak docierać? Nie będziemy teraz może szukać odpowiedzi na to pytanie, bo ty już w zasadzie też o tym wspomniałaś. Jak docierać do ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, że można inaczej? Sąsiad zrobił tak, znajomy zrobił tak, nie wiem, szwagierka zrobiła tak, czyli właśnie wysiali, bo to najszybciej trawnik, wiadomo, że tam kosisz, podlewasz, 500 lat i masz piękny trawnik jak w Anglii. I sadzisz tuje, one błyskawicznie rosną, nie jest to pracochłonne, bo tylko przycinasz tam raz na jakiś czas i jest po sprawie. Nie doszukiwałbym się w tym jakiejkolwiek złej woli, na zasadzie nie, zrobię tak, bo ja muszę tutaj mieć tak czy siak. Oni po prostu być może zwyczajnie nie wiedzą, tacy użytkownicy ogrodów. Widują to, czego jest najwięcej, jest to jakaś przetarta droga, nie wymaga, wiesz, jakiegoś kreatywnego myślenia, pokonywania jakichś trudności, po prostu idziemy w pewnym sensie taką dosyć łatwą, przetartą ścieżką i pewnie dlatego tak to działa, a w momencie, kiedy mamy ten kompromis, okazuje się, że możemy zacząć od tego, że się lekko przesuwamy i zostawiamy tylko jeden kącik, jeden róg działki.
lekko zarośnięty, z lekkim takim pozytywnym bałaganem, o którym mówisz. Ja sobie tutaj zrobiłem taką ściągę właśnie z waszej strony. Co dla kogo? To jest też jakiś skrót oczywiście myślowy. Rośliny miododajne dla zapylaczy dziennych i nocnych, nasiona dla ogrodu i jego gości, owoce dla nas i dla ptaków, domki dla owadów, budki dla ptaków, wiązka chrustu dla rudzika, oczko wodne dla żab, kompostownik dla wszystkich i ławeczka dla nas. Tak to właśnie wyglądało. I no bardzo fajnie przekrojowo pokazuje to, że my się naprawdę możemy tutaj wszyscy pomieścić. Widuję takie ogrody, które są zorganizowane w taki sposób, że z przodu, przed domem, mamy ten ogród faktycznie trochę bardziej zagospodarowany w tym rozumieniu, że tam jest trochę więcej tej ingerencji, tam są często jakieś takie ogrody kwiatowe, rabaty, tego typu rzeczy. A na przykład za domem mamy już ten taki bardziej naturalny, właśnie gdzie nie wszystko musimy skontrolować, nie wszystko musimy, wiesz, podnieść, usunąć, przesunąć, przyciąć. Wydaje mi się, że to też jest fajna opcja, która właśnie jest takim dużym kompromisem, że możemy się tam pomieścić wszyscy. Przecież w takim ogrodzie znajdzie się też miejsce, gdyby ktoś chciał mieć, nie wiem, niedużą szklarnię na pomidory, czy jakieś tam grządki na warzywa. Bardzo proszę, to wszystko się naprawdę zmieści. Wiesz, ja uwielbiam oglądać programy o brytyjskich ogrodach. W ogóle Brytyjczycy mają totalną szajbę, to jest u nich jakaś obsesja, w pozytywnym znaczeniu oczywiście. Potrafią zagospodarować nawet przy jakichś takich domach typu segmenty, bliźniaki. Tam są czasami takie ogródki po, nie wiem, 4 metry kwadratowe i oni tam potrafią zrobić no, bajeczne rzeczy. W skali super mikro, ale potrafią to zrobić. Można się inspirować, można szukać. Polecam wszystkim i będę o tym mówił w rekomendacjach na koniec odcinka. Jest chyba na Netflixie nadal dostępny taki dokument o ogrodach Brytyjczyków. Fajna rzecz, bo tam jest mieszanka takich danych ze strony naukowców, którzy po prostu spróbowali policzyć, ile życia jest w takim ogrodzie, więc starali się tak nieinwazyjnie zrobić pewnego rodzaju inwentaryzację. Ile tam może być bezkręgowców, ile może być gatunków ptaków i tak dalej, żeby pokazać ludziom, jak to jest pojemny system, i ile właśnie my, zostawiając trochę tej przestrzeni, możemy zrobić dla przyrody. Więc to są po prostu rzeczy niesamowite. Tam jest bodajże chyba 1000 bezkręgowców w 1 m2. To nie akurat z tego serialu. Tak, ale to są dane, które od jakiegoś czasu już je znamy. Także chyba faktycznie jak zawsze, to już ktoś może powiedzieć, że to jest nudne w tych kolejnych odcinkach mojego podcastu, bo i tak się zawsze wszystko kończy na edukacji. Więc tak naprawdę zwiększanie świadomości ludzi poprzez właśnie takie zaszczepianie gdzieś delikatne tej idei, że może zostaw trochę miejsca dla innych. No właśnie miałam do tego zdążyć i rzeczywiście dobrze, że ten wątek zacząłeś, bo wszystko stety albo niestety kończy się na wiedzy i edukacji. No bo ja pamiętam, co ja wyniosłam z biologii. Lepiej znałam jakąś budowę pantofelka i system nerwowy po kolei, jak ewoluował jakichś dziwnych organizmów, niż właśnie jakieś takie prawa rządzące przyrodą. Co się dzieje z wodą? Dlaczego nie regulować rzek? Wydaje się, że ci wszyscy, którzy teraz na przykład decydują o regulacji rzek, gdzieś tam właśnie bardziej znają budowę pantofelka niż to, w jaki sposób woda funkcjonuje. W pantofelkach teraz znaleźli mikroplastik. No właśnie to już w ogóle, ojejku, to już no, w ogóle czytałem inne. Kilka dni temu. No właśnie, więc no mówię, to jest wiedza. Gdzie nie ma wiedzy, to różne inne dziwne rzeczy złe się dzieją, więc wiedza i świadomość jakaś i też dobra wola. No ja, że tak powiem kolokwialnie, robię już od wielu lat w kampaniach społecznych i to są lata, niestety, Michał. No ja ci nic dobrego nie powiem. To jest lata naszej pracy, toczymy razem tą kulę, tak? Wszyscy się w niej toczymy, dołączają kolejne osoby i fajnie właśnie, my jesteśmy w takiej bańce. My, ty może... Ja mówię za siebie, tak, ja jestem w takiej bańce i czasami mi się wydaje, że jest wspaniale, jest dobrze i rzeczywiście mamy tą świadomość. Znam to. Ale czasami gdzieś się wychylę, chcący albo niechcący i wtedy rzeczywiście jestem załamana i ta moja chęć pada i nie, nic już się nie da uratować, jesteśmy beznadziejni. Ludziom się nic nie chce, ludzie nic nie wiedzą, nikt się nie chce, już nie chcą robić. Później rzeczywiście trafiam, prawda, na taką rozmowę, na ciebie czy w inne miejsce
I rzeczywiście jest jakaś nadzieja, czy widzę właśnie komentarze na takich forach, gdzie wszyscy mówią spokojnie, zostaw ten mech, on ozdobi ci trawnik, będziesz miał zawsze zielony, zostaw tą koniczynę, będzie miękko i zielono. Więc jakby no, gdzieś zawsze jest to światełko w tunelu i tego się trzymamy, ale no tak, brak wiedzy, jeżeli wracając do tego pytania, do tego wątku, który zacząłeś, brak wiedzy i jednak jakieś trendy i moda. Tak, my musimy być tymi trendseterami. My w naszym stowarzyszeniu gdzieś tam zawsze byliśmy jakimiś trendseterami. Śmiejemy się, bo rzeczywiście my tak zawsze dosyć odważnie i całkiem inaczej mówiliśmy o przyrodzie, o ptakach i teraz o ogrodach. Właściwie nie ma chyba, nie znam takiej innej kampanii, która skupia się totalnie na tworzeniu ogrodów przyjaznych przyrodzie, przyjaznych ptakom i od tylu lat działa, zbiera wiedzę. Więc no, my jakby nie wstydzimy się, prawda, w stowarzyszeniu tego, że my kochamy ptaki, że ptaki są wspaniałe, że cała przyroda jest wspaniała, że rudziki są urocze i że łzy mi napływają do oczu, jak widzę jesienią odlatujące klucze gęsi, prawda, i życzę im powodzenia i zawsze staję, kiedy lecą. No to jest, mówię, to jest kwestia wrażliwości, ale też wiedzy, świadomości. Ja nie potrzebuję wiedzy i słupków, i danych, i nie muszę mieć takiej wiedzy, ile lotek pierwszorzędowych, drugorzędowych, jakich kolorów, centymetry, ile ma ptak, ile gramów waży, żeby się zakochać w ptakach, a inni tego będą potrzebować i będą potrzebować merytorycznej wiedzy. I od tego właśnie jesteśmy my, kampanie społeczne i taka społeczność właśnie ogrodników na ptak, do której ja bardzo, bardzo zapraszam, bo my już tworzymy taką właśnie fajną społeczność ludzi na ptak, ale też ogrodników na ptak. No właśnie startujemy z kursem rozpoznawania ptaków. Pierwsze dwa odcinki będą właśnie poświęcone ptakom w ogrodach. Czyli godzina, nawet półtorej godziny Piotr na żywo poświęci na to, żeby przekazać wszystkie takie całą wiedzę, praktyczne porady odnośnie tego, jak rozpoznawać ptaki w ogrodzie. To jeszcze zmieścimy się przed wielkim ogrodowym liczeniem. Zachęcam, jeżeli już słuchacie tego, to najprawdopodobniej ten kurs już jest na naszej stronie jestemnaptak.pl. Można się zapisać i super rady, porady i takie triki, których nigdzie nie znajdziecie, które tylko doświadczeni przyrodnicy, ornitolodzy, tacy jak Piotr, który będzie to prowadził, wiedzą i wam przekażą. I to wszystko będzie właśnie przygotowaniem do wielkiego ogrodowego liczenia. No i właśnie tworzymy takie fajne społeczności i takie jakieś, wiesz, takim, że bycie na ptak to jest fun, obserwowanie ptaków w ogrodzie jest modne, im więcej masz budek i modraszek, czy bogatek, czy szpaków w ogrodzie, tym jest fajniej, tym więcej się dzieje. I chcemy właśnie wprowadzić coś takiego, żeby to było tym trendem, prawda? A nie to, od czego zaczęliśmy tą rozmowę. Ja już powiedziałaś o wrażliwości i to jest kwestia właśnie dotarcia i rozbudzenia tej wrażliwości, bo ja optymistycznie wierzę, że jednak ona w ludziach jest, tylko jest czasami gdzieś tam trochę, wiesz, przysypana innymi sprawami i być może się trochę faktycznie odkleili od swojej natury w takim, wiesz, podwójnym rozumieniu, niejednoznacznym tej natury, bo tak jak powiedziałaś, wiele rzeczy w nas siedzi i wiemy, że szum wiatru, liści, wody i tak dalej, więc to czasami może się samo gdzieś w nas obudzić, a czasami można gdzieś człowiekowi delikatnie go tam tą ścieżkę mu wskazać, w cudzysłowie i on sobie tą ścieżką pomalutku będzie podążać. I ja wiem, że tak się dzieje, bo mam mnóstwo sygnałów od moich słuchaczy, ludzi, którzy dopiero gdzieś zaczęli swoją przygodę z przyrodą i w wielu przypadkach zaczyna się tak właśnie bardzo niewinnie, małymi kroczkami, a potem się kończy tym, że ktoś nie dość, że potrafi no, z całą swoją wrażliwością właśnie być w tej przyrodzie, dostrzegać ją, przeżywać, coraz lepiej rozumieć, to też staje się jej ambasadorem, staje się przynajmniej w jakimś tam stopniu, w jakim jest to dla niego realne, osiągalne, chronić ją, pomagać. I to jest wtedy najfajniejsza rzecz, kiedy widzisz, że to wszystko po prostu ma taki skutek. Więc faktycznie naszym zadaniem, jak w ogóle wszystkich takich edukatorów powiedzmy, jest próba rozbudzenia, właśnie dotarcia gdzieś, dotknięcia tego czułego punktu. I myślę, że to jest bardzo fajna forma. Na przykład, zobaczcie, macie wokół siebie ptaki. I to nie dwa gatunki, tylko tych gatunków w ogrodzie zaryzykuje w większości. Pewnie ze 20 będziemy w stanie naliczyć. Z jednej strony oczywiście nie chodzi o to, żeby umieć je nazywać, bo to nie jest nam potrzebne na jakimś tam wstępnym etapie. Ale pamiętajmy, że jeżeli my coś będziemy umieli nazwać, to też zbliżymy się do tej istoty i w jakimś sensie może będziemy brali za nią odpowiedzialność, bo to już nie będzie jakiś rudzik, tylko to będzie nasz rudzik.
i też w rozumieniu nie nasz jako jakakolwiek tam forma własności, bo absolutnie nie to mam na myśli. Nasz właśnie w sensie odpowiedzialności. To jest nasz ludzik i ja wiem, że ja teraz nie mogę wychrzanić tej sterty chrustu, tylko ona tutaj będzie leżeć przez cały sezon, bo ona jest dla ludzika. Koniec i kropka. Tak, poza tym ludziki bardzo lubią towarzyszyć w pracach ogrodowych. Naprawdę, to są takie ptaki towarzyszące. Kurczę, mamy je tutaj cały czas za oknami, wiesz? To jest niesamowita sprawa, jak one się tutaj kręcą. Ja nie wiem, czy jest coś bardziej uroczego, naprawdę. Od kilku dni mamy też pliszki siwe się pokazały. I w ogóle ja tak, jak pierwszy raz je tutaj najpierw je usłyszałem gdzieś tam właśnie, jak coś robiłem na zewnątrz. Potem sobie pomyślałem, nawet mówiłem do żony, że kurczę, wiesz, jakbym tutaj miał taki obrazek, żeby na naszym dachu sobie przysiadły pliszki. I słuchaj, no nie wiem, nie minęła chyba godzina, odwracam się i dwie, nie? Na dachu, po prostu na dachówce sobie siedzą. No to po prostu aż mi się, wiesz, ciepło zrobiło w brzuchu. Rewelacja i to są takie nagrody. No, wiesz, my to jesteśmy świrami, więc my to w ogóle, zanim tutaj zaczęliśmy cokolwiek robić, to czekaliśmy na to, aż będziemy mogli zacząć sobie tutaj w tym dobrym znaczeniu jakoś gospodarować. To robiliśmy taką dosłownie inwentaryzację. Tutaj miałem fotopułapki, wiesz, podglądałem, jakie tutaj jest życie, jakie tu zwierzęta przychodzą, co tu się dzieje. I oglądaliśmy rośliny, pochylaliśmy się nad jakimiś tam drobnymi, wiesz, kwiatuszkami. Oglądaliśmy drzewa, które w jakim stanie, a gdzie mają dziuple, a co się dzieje, więc po prostu, no ale wiadomo, że ja też nie mogę innych mierzyć swoją miarą, bo tak jak mówię, no ja jestem jakimś takim fanatykiem, tak gdzieś to zakrawa na fanatyzm. Natomiast jeżeli mogę tutaj kogoś przywieźć, nawet na takim etapie, gdy teraz jeszcze tam powiedzmy te drobne rany się muszą zagoić, coś tam sobie musi zarosnąć, bo tutaj była trochę sterta piasku, a tutaj było coś tam, a tu było coś wykopane, więc wiadomo, że tutaj jeden sezon podejrzewam, że tutaj te rany nam zagoi, a potem już będzie tylko lepiej, ale jeżeli ja tu mogę kogoś przywieźć i nie zaczynać od takiej narracji, wiesz, bo trzeba robić tak, żeby te ogrody to były takie, takie i takie, nie. Ale sobie pochodzimy dookoła i a zobacz, a tutaj do budki teraz przyleciały szpaki, nie? Bo one już w tej chwili karmią młode, bo za chwilę jak poczekamy, to tam usłyszysz coś, albo ktoś tam się wychyli, jakiś dziobek. Tutaj daliśmy na sośnie kosz, bo liczymy na to, że może się uszatki zadomowią. To są takie sowy, wiesz, i od słowa do słowa, nie? A tutaj to jest takie miejsce w tych kamieniach, to tutaj będą wyłazić jaszczurki się wygrzewać, bo widzieliśmy w tamtym sezonie na słońcu, ble, ble, ble. I wiesz, i idziesz i po kolei sobie opowiadasz i widzisz, że za chwilę naprawdę masz słuchacza, nie? Ten człowiek, wiesz, robi duże oczy. Wydaje mi się, że to jest oczywiście jedna z jakichś tam ścieżek. Po prostu pokazać, że jest inna ścieżka do wyboru niż tylko te łatwe, przetarte drogi. Czyli ty bardzo, bardzo modnie idziesz, bo ty używasz metody storytellingu. Opowiadasz historię, tak, i wciągasz słuchacza i żartuję sobie trochę, ale rzeczywiście... Nie no, jak słyszysz, robię w mówieniu, więc staram się tak, wykorzystywać to. To są niesamowite historie, tak, wszystkie te ptaki poznajesz, to jest tak jak dymówki w ogrodzie czy w garażu moich rodziców, to są całe historie, tragedie, prawda, to są wyrzucone młode, dlaczego wyrzuciła w tym roku, co im nie pasowało, być może straciła partnera, to są niesamowite historie, opowieści i tam się cały czas coś dzieje w tym ogrodzie, czy właśnie elegancka pliszka chodzi z machającym ogonkiem, czy no w ogóle my mamy budki dla jeżyków, mój tato na domku jednorodzinnym uparł się i ma jeżyki, 6 budek i tak myślę, że 5 co roku jest już zajęte i już lęgi wyprowadzają, bo na początku tylko się czaiły, więc jeżeli ktoś chce, naprawdę może mieć i wiesz, obserwować z bliska, siedzisz sobie w leżaku wieczorem i obserwujesz, jakie jeżyki wlatują, przecież to jest niesamowita obserwacja, bo zazwyczaj kojarzymy je tylko z tymi wieżowcami, gdzieś na górze hen te jeżyki świszczą nad naszymi głowami latem, a tak siedzisz sobie na leżaku wieczorem i cały czas obserwujesz akcję, a co one tam wyrabiają wieczorami, to matko, ja mam zawsze wrażenie, że gdzieś zaraz otrą mi się o głowę. No jeżyki w ogrodzie to jest tak, to jest. I to jest taka właśnie, tylko mówię, wracając do tego, co ty powiedziałeś, rzeczywiście my cały czas poruszamy się po wrażliwości i zakładamy, że ktoś nas słucha i rzeczywiście łapie ten sam poziom wrażliwości, czy jakoś rozumie, ale nawet jeżeli, okej, ktoś nie musi być jakoś wrażliwy, szczególnie na przyrodę i rzeczywiście wzruszać się, jak widzi wylatujące z gniazda młode szpaki i to jest okej, ale taki ogród na ptak to też są, wiesz, wymierne korzyści, bo jeżeli taki ogród jest samoregulującym się ekosystemem, no ani tam nie musisz lać dużo wody, ani siedzieć nad tym ogrodzie, ani
jeździć tą kosiarką, jeżeli masz mniej do koszenia, pielić. I smrodzić spalinami i pielić w pocie na czoła, czy grabić te liście, bo zdecydowałeś, że część liści zostawisz, żeby tam jakieś smaczne robaki się uchowały pod tymi liśćmi. No i przede wszystkim na te drogie środki ochrony, czy jakieś nawozy. Jeżeli tak idziesz za swoim ogrodem, to pozwalasz mu się samoregulować i nie wydajesz na to wszystko pieniędzy. Więc jeżeli by się uprzeć i otworzyć Excel, to tam można konkretne, wymierne korzyści wyliczyć z takiego ogrodu na ptak. No bo mówię, nie każdy musi, zakładajmy, być jakoś mega super wrażliwy, ale no w pewnym momencie, biorąc pod uwagę, wiesz, sytuację, już pomijając też tego Excela, czy wrażliwość, słuchaj, no każdy chyba zdaje sobie sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy, tak, jeżeli chodzi o stan klimatu, czy suszę, koszony regularnie trawnik łysy i nic więcej, no to jest woda, która tam nie zostaje, tylko automatycznie spływa i tam jest dalej sucho. Jeżeli mamy bardziej zróżnicowane podłoże, a najlepiej w ogóle mniej tej kostki brukowej, przecież można wysypać sobie kamyczki i to też ładnie estetycznie wygląda. Im więcej mamy takiej zielonej powierzchni, to teraz już chyba coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, tak, że jest nam chłodniej, że zatrzymujemy wodę, a przecież teraz jest woda na wagę złota. Więc to, wiesz, fajnie czasem powiedzieć sobie, a każdy ma mieć prawo ogród, jaki chce, ale ja czasami jestem na takim stanowisku, że no sorry, w obecnej sytuacji wiemy, co się dzieje z klimatem, wiemy, jakie mamy problemy, no i hello, może byś nie betonował połowę swojego ogrodu, tylko zostaw jednak powierzchnię zieloną. Ania, daj spokój, co go to obchodzi, przecież on ma wodę w kranie, no dopóki będzie kapać, to wiesz. I to jest wiedza. I tutaj właśnie wchodzimy z wiedzą i z kampaniami społecznymi, z którymi trzeba powtarzać. Każdy, kto kiedykolwiek prowadzi jakąś kampanię społeczną, to przybijam piątkę i powtarzamy i lepimy tą kulę śniegu i toczymy się i dołączamy kolejną. Niestety wiedza, edukacja. A słuchaj, taki ogród, bo tu cały czas będziemy się jeszcze poruszać w tej sferze, powiedzmy, wiedzy i właśnie edukacji. Taki ogród i wzięcie za niego odpowiedzialności, bo mówimy o czymś takim, to jest również zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim tym formom życia, które w takim ogrodzie mamy, które właśnie, tak jak powiedzieliśmy, wpuszczamy gdzieś obok siebie, zostawiamy dla nich trochę przestrzeni. No i myślę, że ja bym tutaj zwrócił uwagę na takie trzy zasadnicze punkty łamane zagrożenia. Jeden to będą koty, no nawet i łamane przez psy, bo ja mam dwa psy i znaczy wiesz, to miałem kota przez wiele lat, ale to był kot typowo domowy, jak jeszcze mieszkaliśmy w mieście, także to balkon ewentualnie, a nic więcej. Natomiast widzę, że psy jednak też instynktownie potrafią, wiesz, coś rozkopać, gdzieś tam próbować coś pogonić, gryzonia czy jakieś inne historie, więc no tutaj też trzeba troszeczkę mieć to gdzieś z tyłu głowy, że ten pies nie tylko kot, no o kotach już zostało trochę powiedziane, wiemy, że przyczyniają się do tego, że w skali globalnej giną ogromne ilości ptaków, więc pierwszy punkt to koty, drugi punkt to szklane pułapki, czyli nasze duże przeszklenia, nasze duże okna balkonowe, tarasowe i tak dalej, i tak dalej. A trzeci punkt to chemia w ogrodzie. To bym na takich trzech chciał się krótko zatrzymać. Dorzucisz coś do tych kotów, szyb i chemii? Tak, ja mogę dorzucić jeszcze karmnik i wodę, w sensie pojdełko. Mhm. Dobra, ale to ty w drugą stronę, bo ja tutaj ewidentnie o tym, co może być złe, a ty mówisz o tym, co zrobi jeszcze lepiej naszemu ogrodowi, co będzie takim katalizatorem do tego, żeby jeszcze więcej tych form życia było u nas, tak? Tak, tylko ja od strony właśnie tej zagrożeń, bo czasami, wiesz, chcemy pomóc i coś zrobimy i to może stać czyli się zagrożeniem. Czyli higiena karmnika, higiena poidła. Tak, z drugiej strony uderzę, bo zakładam, że wiesz, o karmnikach i o poidełkach nasi słuchacze wiedzą. No wiedzą, ale to też można przypomnieć przy tej okazji, że tak jak budki lęgowe, tak, karmniki systematycznie czyścimy, bo są miejscem. Teraz też słyszałem, wiesz, rozmawiałem z robakologiem, tak się fajnie przedstawił mój rozmówca tutaj z Uniwersytetu Łódzkiego, który powiedział, że no jednak wychodzi na to, że w tych domkach dla owadów no nie jest też tak do końca kolorowo, bo jednak tam różnego rodzaju zagrożenia czyhają takiej natury, że wiesz, pasożyty i tak dalej, nie? No ale to znamy też z ptasich. To tak samo jak z budkami lęgowymi, też za chwilę możemy o tym wspomnieć, bo... Są na to pewne patenty, więc jakby z tym już sobie też radzimy. Natomiast poidła...
Tak, i o poidłach też pamiętajmy, bo tam chociażby kwestia regulowania głębokości, nie? Tej wody to też ma duże znaczenie i żeby ułatwić ewentualnie jakimś małym organizmom, owadom wyjście, żeby się nam nie potopiły, to na pewno to kontrolowanie kota. Jeżeli chodzi o koty, to od razu możemy, wiesz, umawiać się na oddzielne spotkanie, bo to jest temat koty. To jest bardzo trudny znowu temat, jeżeli chodzi o wiedzę, edukację, ale też taką mentalność, bo to jest bardziej skomplikowane. Ktoś, kto ma kota, uważa się za miłośnika zwierząt i to jest okej, tak? Jeżeli mamy jakieś zwierzęta, opiekujemy się, troszczymy, jesteśmy miłośnikami zwierząt. Jeżeli ktoś tego kota wypuszcza, no to przecież to jest dziki kot, który potrzebuje przestrzeni, ma instynkt łowiecki, który musi zrealizować, prawda? Ma taką potrzebę i jeżeli zwierzę nie ma zaspokojonych swoich potrzeb, no to wiadomo, że może się to kończyć jakimiś schorzeniami, chorobami, nawet jakimiś poważnymi chorobami. W każdym razie ktoś, kto ma kota, uważa się za miłośnika lub miłośniczkę zwierząt, no i wypuszcza tego kota, żeby on był szczęśliwy. I bardzo trudno, z moich obserwacji wynika, bardzo trudno jest komuś takiemu zrozumieć, przetłumaczyć, że nie, że to jest tak naprawdę poważne zagrożenie i on wyrządza szkodę innym zwierzętom. Bardzo poważną szkodę, tak? Badania pokazują, my wiemy już o tym, tak, że to są miliony, że to są całe lęgi, które giną, populacje lokalne ptaków, koty są w stanie wykończyć, więc taka osoba, która ma kota, uważa się za miłośnika lub miłośniczkę zwierząt, jakby to jest bardzo długi proces i wymaga dużej otwartości i właśnie wiedzy, żeby rzeczywiście coś przyznać, zrozumieć i zmienić swoje postępowanie. I wiesz, jak my na przykład mamy wrzucić, to tak jakby powiem już trochę z boku od naszej kuchni komunikacyjnej, kiedy mamy wrzucić posta na Facebooka o kotach, prawda? Czyli jakby przypomnieć o tym, tak? Że my też jesteśmy, wśród nas też są miłośnicy kotów i właścicielki psów, więc jakby kiedy chcemy rzucić posta z przypomnieniem o tym, że koty nie są częścią naturalnego ekosystemu, nie są częścią przyrody, to są koty domowe, które w przyrodzie są szkodnikami. Piszemy o tym bardzo spokojnie, ładnie, merytorycznie, ale i tak koleżanka Emila od social mediów dzwoni do mnie i mówi, że mogę sobie brać popcorn i siadać i czytamy komentarze i odpisujemy, no bo to wiadomo, że to są najbardziej sowy, chyba i właśnie koty, to są najbardziej, że tak powiem, gorące tematy, tak? I tak już jest coraz lepiej, bo to co ci wcześniej mówiłam w przypadku ogrodów. Jest coraz więcej świadomych osób, które rzeczywiście kontruje te komentarze w stylu najchętniej to chcielibyście wybić koty, najchętniej to chcielibyście pozbyć się, sami w ogóle wszyscy się pozbądźmy i zamknijmy się w domach i tak będzie najlepiej. To jest właśnie ta skrajność, która wynika właśnie z braku wiedzy, z jakiegoś takiego sprzeciwu, także jak to mój kotek, przecież on musi wychodzić, ja go kocham, ja jestem miłośnikiem czy miłośniczką zwierząt, więc to jest bardzo, bardzo trudny temat. My mamy wiedzę, tak? Kot jest szkodnikiem, jest poważnym zagrożeniem, nie tylko dla ptaku. I jego miejsce jest w domu, to jest kot domowy. Jeżeli bierzesz kota, bierzesz odpowiedzialność też za to, co ten kot czyni. Ptaki są naszym wspólnym dobrem. Ja nie chcę, żeby twój kot wychodził i te nasze wspólne dobro uszczuplał. Czyli obserwuję sobie całą rodzinę kosów wiosny, a przychodzi twój kot i chwilkę dla zabawy on ją całą wybije. No ja tego nie chcę, ja się na to nie zgadzam. I też mam do tego prawo. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudny temat. Wiedzę i dane mamy. Niektóre kraje już z tego korzystają. Nie pamiętam, bodajże chyba Australia, Nowa Zelandia. Wiem, że są w ogóle zakazy wypuszczania kotów w pobliżu parków narodowych, czy już w ogóle wypuszczania kotów. Ja chciałabym, żeby takie regulacje gdzieś przynajmniej majaczyły na horyzoncie u nas, ale jeżeli chodzi o naszą mentalność, nie mówię już w ogóle o kotach na wsi, tak? Ja mówię cały czas o tej sytuacji ludzi świadomych, którzy mają domy z ogrodami, czy w ogóle wypuszczają koty z bloków. Myślę, że koty na wsi to jest całkiem jakby kolejny etap oddzielny, jeszcze trudniejszy temat. To jest duży temat i jak najbardziej kot w ogrodzie na ptak jest w domu, niestety. Kot może zniweczyć wszystkie nasze starania, trudy, jeżeli chodzi o ptaki, a przede wszystkim starania i ogromną pracę wszystkich tych ptasich rodzin, bo dla niego wybicie całego lęgu to jest, wiecie, 3 sekundy i chwila zabawy i kot nie jest częścią przyrody, nie jest częścią naturalnego ekosystemu, jest zagrożeniem i szkodnikiem. Nawet organizacje zajmujące się ochroną, pomaganiem, ratowaniem kotów potwierdzają, że miejsce kota jest w domu, jest tam najbezpieczniejszy i nie zagrażają mu żadne właśnie wypadki, potrącenia czy spotkania na przykład z innymi drapieżnikami naturalnymi. Wiemy, że kot jest po prostu perfekcyjną maszynką do zabijania i on jest naszym takim fajnym sierściuchem do miziania i mruczenia, ale jednocześnie nadal pozostaje w nim ta instynktowna super zdolność do
zabijania i wiemy, że on nie będzie zabijał po to, żeby się najeść, ale będzie zabijał, bo instynkt go do tego wzywa i jeżeli nadarzy się taka okazja, a w ogrodzie będzie ich niemało, no to on po prostu będzie robił swoje. Jeśli się nie mylę, to w skali globalnej chyba koty to najwięcej śmierci ptasiej, nie? Na drugim miejscu są szklane pułapki, albo jest odwrotnie, ale chyba koty są pierwsze. Koty są z tego co pamiętam, tak, koty są. I wiesz, naprawdę kot jest drapieżnikiem i musi zaspokajać swoje potrzeby. To jest naprawdę okej. I behawioryści, koci potwierdzają, że trzymając kota w domu z odpowiednią, w cudzysłowie, infrastrukturą można spokojnie i aktywnościami można zaspokoić wszystkie naturalne potrzeby. Oczywiście, bo ty możesz go stymulować i symulować polowania i wszystkie te jego aktywności fizyczne, spokojnie robiąc to w domu, wiem, bo przerabiałem, więc jak najbardziej tak. No właśnie. No i tu się znowu, widzisz, wracamy do kwestii wiedzy i jakiejś takiej świadomości. Ale wiesz, tak sobie myślę, że z jednej strony jest ta możliwość, że idziesz do kogoś i mówisz, że wypuszczanie kota do ogrodu jest złe, bo ten kot będzie zabijał, ale z drugiej strony można do tej samej osoby podejść od drugiej strony, wziąć ją trochę pod włos. Najpierw jej opowiedzieć historię tego, jakim trudem jest obciążone wyprowadzenie lęgów przez taką rodzinę, na przykład szpaków w budce lęgowej albo kosów w gnieździe gdzieś tam w rozwidleniu drzewa. I jeżeli przybliżysz im historię, właśnie opowiesz im historię tej ptasiej rodziny, to jest szansa, że im się te klapki same w głowie poprzestawiają i oni sobie te klocki poustawiają. Jeżeli skojarzą fakt, że kot poluje na ptaki, ale my tu mamy ptaki, które to już nie są jakieś ptaki, tylko to też są nasze ptaki, to może gdzieś, ja wiem, że tutaj dużo optymizmu teraz przeze mnie przemawia, ale myślę, że to też jest jedna z ścieżek, takich furtek, którymi możemy iść. Ja się zgadzam, ja się trochę śmieję, ale ja właśnie dokładnie tak robię. Tak? Ile czasu ta rodzina bogatek buduje gniazdo, ile razy dziennie muszą zasuwać tam i z powrotem, żeby wykarmić młode, ile to jest trudu. A tak naprawdę w kilka sekund już może być po sprawie. Kilka sekund, tak. A wyszedł ten znudzony puchatek, nasz Maciuś, czy jakkolwiek i się nazywa. I przyniósł nam i położył na tarasie, nie? Tak, bo to jest jakby, wiesz, no co się stanie, jeżeli on od czasu do czasu przyniesie tego jednego ptaszka? Niech ma coś z życia, no niech sobie będzie kotem. I wtedy właśnie trzeba roztoczyć ten obraz, tak, jak to wygląda globalnie, że to jest poważne zagrożenie, największe zagrożenie dla ptaków, dla populacji i właśnie jak to wygląda z perspektywy takiej ptasiej rodziny. I jeszcze, żeby kończyć ten wątek taki, że można czasem coś zaszkodzić, właśnie mieliśmy porozmawiać o budkach. Mhm. Budki, karmniki i woda. Karmniki super. My mówimy, i to odsyłam na stronę, my mówimy, że można karmić nawet cały rok. Nie tylko w ogrodzie. To jest oczywiście zależne od tego, że musimy karmić odpowiedzialnie, czyli zawsze czysty karmnik i nie karmimy tym samym w każdym sezonie. To odsyłam na naszą stronę, bo to też jest dłuższy temat. Ale chyba nawet film publikowaliście, filmik, nie wiem, czy to był Piotr, czy ktoś opowiadał o tym, jak to jest z tym karmieniem ptaku, że właśnie można to robić w sposób bezpieczny i że nawet są teraz takie badania, które pokazują, że można to robić przez cały rok. Także to też ewentualnie, jak znajdę, to podlinkuję. Największe ptasie organizacje nawet o tym mówią. Ja nie karmię cały rok, ale ja wcześniej zaczynam i późno kończę, bo ja mam tutaj w ogóle taką rodzinę wróbli i mi się wydaje, że one jakby wywierają na mnie presję. Ja czuję się... Ja po prostu wiem, że staram się skończyć i one codziennie rano tak ćwierkają, że jestem pewna, że one czegoś się domagają albo narzekają, albo nawet używają różnych niecenzuralnych słów w stosunku do mnie. Trudno mi jest przestać. Poza tym wiem, z czym się wiąże sezon lęgowy. Ale one muszą się starać, latać. Więc rodziców dokarmiam, a są badania, które pokazują, że nawet jeżeli my dokarmiamy ptaki w sezonie lęgowym, rodzice jedzą na przykład ten słonecznik, który podajemy im suchy, zdrowy, świeży, w czyściutkim, suchym karmniku, a młodym i tak będą przynosić te tak zwane robale, jakieś gąsienice. Więc jakby spokojnie, to nie jest tak, że my wychowamy jakieś nowe pokolenie młodych wróbli, mazurków czy szpaków, mutantów, które będą tylko chowane na słoneczniku. Nie, rodzice ptasi, w ogóle cała przyroda jest mądrzejsza niż nam się wydaje, więc spokojnie. Można dokarmiać, ale oczywiście trzymając się zasad. I woda zawsze obok, tym bardziej latem. Jeżeli rzeczywiście chcemy sobie cały rok dokarmiać, to woda musi być cały czas do picia, czysta, ale też latem, tak jak już chyba wspomniałeś, woda do kąpania.
I najlepiej, żeby to była jakaś płytka podstawka z kamieniami, żeby i ptaki mogły się wykąpać i owady też skorzystały. Czyli jakaś taka garstka kamieni może być tam powrzucona. Jak powiedziałaś o tej presji ze strony wróbli, to pewnie znasz też ten moment, kiedy jesienią czy późną jesienią zaczynają przelatywać sikory i to też jest rodzaj presji, bo one ewidentnie czekają, sprawdzają, zaglądają, nie? Już nasypali, nie nasypali, nie? I tak po prostu się zaczynają pokazywać. Tak, ale to jest takie, wszyscy się ze mnie śmieją, ale to jest naprawdę, widzisz, ty też to masz, to jest po prostu, jeżeli kilka sezonów ja dokarmiam, one później normalnie siedzą i od rana to są takie ćwierkanie, to nie jest takie zwykłe ćwierkanie, one po prostu siedzą, nawet mój syn 6-letni, on mówi, mamo, chyba wróble cię wołają, bo to nie jest takie zwykłe ćwierkanie, tylko to jest takie roszczeniowe. Więc tak, ja się przyznaję, ja jestem tutaj jest trochę steroryzowana przez moje wróble, ale one tu obok w szczelinie mają gniazdo. Ja wiem, że one teraz się dwoją i troją i tam jest dużo pracy i dużo ruchu, więc to, że ja sypnę im trochę słonecznika, naprawdę niech odpoczną. Niedługo ich czeka bardzo dużo pracy. A jak wspomniałaś o poidle, to też pójdę trochę dalej i szerzej, bo wspomnę o oczku wodnym. Powiem ci, że to był też taki moment zwrotny na tej naszej poprzedniej działce, którą mieliśmy. To znaczy w pewnym momencie faktycznie zaaranżowałem, zbudowałem, no bo nie da się tego inaczej powiedzieć, taki zbiorniczek, tam powiedzmy, nie wiem, 2 metry na 3 metry, od płytkiego do trochę głębszego. I w ogóle zrobienie tego i uruchomienie tego, no, oczywiście to był ten proces, też to nie było z dnia na dzień, bo to trzeba w jakiś sposób znaturalizować, nie? Czyli jakby tak zaaranżować, żeby faktycznie stworzyć odpowiednie warunki do życia, a nie tam, gdzie na kawałku folii mamy jakąś kałużę wody. Natomiast przełomowym momentem było uruchomienie takiego mini wodospadu, mini strumyczka, czyli ten wymuszony obieg wody tam z małą pompeczką, bo to zaczęło działać po prostu jak magnes, czyli woda sama w sobie, ale też chyba ten dźwięk wody, ten szum wody ściągał ptaki i one były tam przez cały rok, no wyłączając dosłownie moment, kiedy to zamarzało, ale to też bardzo często było tak, że przylatywały ptaki i potrafiły jeszcze gdzieś tam swoim dzióbkiem, dosłownie przy brzegu, między granicą tafli lodu a brzegiem, jeszcze gdzieś tam tym dzióbkiem sobie odrobinę tej wody stamtąd nabrać. Także od momentu, kiedy uruchomiliśmy to oczko wodne i wprawiliśmy wodę w delikatny ruch, dla nas to w ogóle była fajna sprawa, bo też gdzieś tam w tle cały czas ten delikatny szum wody, który no robił robotę, robił nam terapię, tak ptaki były non-stop i właśnie sezon lęgowy, kiedy do pewnego momentu przylatywały tylko dorosłe 2 rudziki, a w pewnym momencie przylatywała cała chmara młodych i to samo było widać po sikorach, które przecież są nie tak jaskrawe, nie tak wybarwione, te wszystkie młode ptaki, które się pojawiają. To jest po prostu fantastyczna sprawa. A fotopułapka też pokazała, że w nocy przylatywał puszczyk, że pod naszą nieobecność, przecież wiemy, że w ogrodach mieszkają też drapieżniki, czyli przylatywały krogulce na przykład, nie? Które też się nagrywały, które piły, które się kąpały, tak samo jak puszczyki. No to były niesamowite obserwacje i po prostu ta woda wniosła nam tyle życia. A, doszły do tego płazy. Przy tym oczku cały czas kręciły się zwinki. Kilka razy widzieliśmy pływającego zaskrońca w tym oczku. No także tam po prostu owady, ważki, które składały jaja. Całe to podwodne życie. Ja pod wodę też zaglądałem, wkładałem rękę z aparatem takim małym, kompaktowym i tam sobie próbowałem coś fotografować, podglądać. To są po prostu niesamowite rzeczy. I jaka jest po prostu eksplozja życia w momencie, kiedy uruchamiamy właśnie taką wodę. Ale zanim to miałem, to zbudowałem, to miałem po prostu miskę dla psów, do której był zawsze włożony jakiś patyk, żeby to, co tam wpadnie małego, to mogło sobie po tym patyku wyjść, no bo to była duża miska. I pamiętam, że kiedyś udało mi się zrobić takie zdjęcie. Jest to jakieś takie wiaderko z kastoramy, obok miska psia i dwie młode, to były muchołówki chyba szare, dwie młode muchołówki szare siedziały sobie na tej psiej misce. Właśnie to był czas jakiejś takiej suszy. To pamiętam, że nawet jakieś wyróżnienie dostałem za to zdjęcie, chyba świat w naszych rękach, coś takiego, wiesz, na zasadzie właśnie tego kontrastu, że tutaj, wiesz, kastorama, micha, a jednak ptaki się w tym wszystkim odnalazły i skorzystały. Także zachęcam do tego. W tej chwili jestem jeszcze przed konstrukcją jakiejś formy tutaj strumyczka, ale mamy na razie wielki podstawek ceramiczny, ułożony po prostu na takim stosie starych cegieł, kilka kamieni w środku i to w zupełności wystarczy.
tarcza. Widujemy tam ptaki, które zaglądają, które piją, a przecież nie ma jeszcze lata, nie ma upałów, jest dosyć mokra wiosna, jak na nasze ostatnie warunki ostatnich lat, także widać, że to ta woda będzie zawsze takim katalizatorem dla życia w ogrodzie, bo woda to życie po prostu. I już. Gratuluję i zazdroszczę, że takie towarzystwo tam zgromadziłeś. No poza wiesz, to ja kiedyś zrobiłem odcinek też podcastu o tym i nawet dołączyłem do niego taki filmik wideo, to była właśnie taka wyjątkowa kombinacja, bo do gadanego podcastu był dodatek filmowy, gdzie po prostu pokazywałem, jak to działa, jak to zbudowałem, jak to wyglądało na poszczególnych etapach, jak to sobie potem dziczało. No bardzo byłem z tego dumny, bo wiesz co, wszyscy sąsiedzi, którzy tam przychodzili albo nawet gdzieś spacerowali w pobliżu i słyszeli ten ciurkający strumyczek, to zawsze się zatrzymywali i wzdychali, że ach, och, ależ to jest niesamowite miejsce, więc... Wiesz, no. Iony ujemne, najkorzystniejsze dla nas, ruch, woda ruszająca się, to a widzisz, ujemne. A widzisz, tak korzystne, prawda, jony dodatnie, czyli to wszystko, co mamy non-stop i teraz, prawda, jak siedzimy przy tych sprzętach, a tak to sobie zapewniasz jony ujemne. Ale w ogóle to jest też nocna zmiana, bo wszelkie żaby, ropuchy, które ci nocą obrabiają te tak zwane szkodniki, ślimaki i inne rzeczy, to też niektórzy ogrodnicy chcieliby mieć taką nocną zmianę, bo w dzień zajmują się tym ptaki, a później nocą żaby i ropuchy właśnie przejmują pałeczkę i pozbywają się tych tak zwanych szkodników, na których, umówmy się, no niektórzy ogrodnicy nie lubią. Mm-hmm. To wiesz co, to chciałem jeszcze się przyczepić do tych szklanych pułapek i dlatego, że dosłownie w tych dniach kleiliśmy nasze wielkie okna, no bo faktycznie skusiliśmy się na takie duże przeszklenia, no bo chcemy tutaj mieć jak najwięcej tego ogrodu w środku. Konsekwencja oczywiście była taka, że musieliśmy wydać na to kilka stów, no ale z drugiej strony przy inwestycji takich jak przeprowadzka i cała reszta, no to też nie jest, no wiesz, trzeba zachować proporcje. Mamy fundację Szklane Pułapki, która już wymyśliła, pamiętam, że na tej poprzedniej działce to jeszcze paski kleiliśmy na oknach, te wąskie, wąziutkie paski mieliśmy wtedy pomarańczowe, a teraz już kropki, no i faktycznie okropkowanie tych okien to nie jest sprawa, kwestia ani trudna, ani jakaś bardzo czasochłonna. Najgorsze w tym było to, że te okna po prostu trzeba umyć przed tym. Więc to... No ale nie, no dobra, wiosna to i tak jest ten czas, kiedy zwykle mobilizuje mnie to do tego, żeby te okna umyć, bo jednak chcemy widzieć ten świat, który się tam budzi do życia za oknami. Potem o innych porach roku to już różnie bywa. Mam ciekawsze rzeczy do robienia, ale mówiąc poważnie, teraz faktycznie wystarczy to okna przynajmniej od zewnątrz dodatkowo przetrzeć i na czysto przykleić kropki, które przykleja się na taśmach, więc jest to wygodny układ, odlepiamy, zostają kropki w rzędach. One naprawdę nie rzucają się w oczy, to znaczy jeżeli skupiamy swój wzrok na kropkach, no to je widzimy, ale jeżeli patrzymy na ten krajobraz, który jest za oknem, te kropki naprawdę nam nie przeszkadzają, a robią robotę, bo nie będą nam się zabijać ptaki po prostu o szyby. A warto tu dodać, że do takich wypadków dochodzi bardzo często i od jakiegoś czasu mówi się też o tym, że przecież drapieżniki również nauczyły się wykorzystywać szyby i tego typu powierzchnie w swoich strategiach polowania. Po prostu naganiają te maluchy uciekające szybko w panice na szyby i tylko w zasadzie podnoszą takie otumanione ptaki z ziemi i tak to działa. Więc zróbmy to. Jeżeli naprawdę tym bardziej gdzieś tam, nie wiem, budujemy dom, chcemy mieć te duże okna z dużym widokiem, dużo światła w domu, no spróbujmy to zabezpieczyć, zrekompensujmy to też tym ptakom i przyrodzie na zasadzie właśnie takiej prewencji. Możemy to zrobić, nie ucierpimy przy tym i nasze okna no nie będą jakoś tam tragicznie wyglądały, a zrobimy dobrą robotę i będziemy mieli po prostu czyste sumienie. Nie pozostaje mi nic więcej, tylko potwierdzić i dodać właśnie to, że rzeczywiście jest takie miejsce jak Fundacja Szklane Pułapki, i tam polecam zacząć w ogóle wszelkie poszukiwania, wiedzy i wszystko tam znajdziecie. I to jest rzeczywiście wszystko, co planujecie, czy wieszanie budzika, albo jest karmnika, czy wieszanie karmnika, nie wiem dlaczego, bo to dziwne. Wieszanie karmnika, tak samo w odpowiedniej odległości od szyby, w odpowiedniej odległości, prawda, od wszelkich zakrzaczeń, że gdzie mógłby się schować kot i tak dalej, ale rzeczywiście Szklane Pułapki to jest miejsce, gdzie powinniście zacząć i tam wszystko znajdziecie, wszystkie informacje, jak zabezpieczyć szyby i dlaczego to jest takie ważne. Wiesz, tym bardziej, że mamy dzisiaj naprawdę bardzo łatwy dostęp do źródeł, w których mamy wiedzę, bo są ludzie, którzy to już wymyślili. My tutaj nie musimy żadnych drzwi wyważać. Jeżeli chcemy sobie zgłębić temat ogrodów, proszę bardzo, wchodzimy na Ogród na Ptak, mamy. Chcemy kwestie, nie wiem, budek lęgowych, są źródła, w których znajdziemy bardzo szczegółowe instrukcje, jak chcemy je sami zbudować. Proszę bardzo, jeżeli ktoś tam trochę jakieś
stolarki chce się pobawić, można to zrobić. Są wręcz filmy instruktażowe, czyli ta już najłatwiejsza forma przyswajania wiedzy, jak je wieszać, na jakiej wysokości, nie wiem, jakie kierunki, żeby się nie przegrzewały, żeby nie były za blisko takie gatunki, bo jedne na drugie polują. No więc to wszystko już wymyślono, to wszystko już przebadano i my możemy tylko korzystać z tych fantastycznych wyników tej wiedzy. Tak jak szklane pułapki zrobiły robotę i doszli do tego, że wystarczą kropki, tak wy macie rozpracowane ogrody, tak inni, nie wiem, otop, czy jeszcze inni mają trochę tych filmów instruktażowych odnośnie właśnie budek czy karmników. Korzystajmy z tej wiedzy i po prostu róbmy swoje. To jeszcze chciałbym za tą chemię, wiesz, bo tutaj już trochę zbliżając się do końca, a mówiąc o zagrożeniach. To jeszcze tylko budki. Budka to jest najlepszy i właściwie konkret, który możecie zrobić dla ptaków. Już i teraz budki można wieszać cały rok, kiedy tylko wpadnie wam taki pomysł do głowy. Najważniejsze to apeluję i przestrzegam ze sprawdzonego źródła. Tutaj rozmiar ma znaczenie, naprawdę. Wszystko ma znaczenie. Otwór wlotowy, odległość otworu wlotowego od dna budki, wysokość, nachylenie, kąt nachylenia, strona, w którą budka jest zwrócona. Również te wszystkie informacje znajdziecie na jestemnaptak.pl i u innych zaufanych organizacji, ale zwracajcie na to uwagę. To nie chodzi o to, żebyście poszli właśnie do jakiegoś marketu budowlanego i kupili ładną, kolorową budkę, która wam pasuje akurat jakimś designem do ogrodu, do domku, tylko to ma być sprawdzone źródło, dobry materiał, który właśnie się nie przegrzeje. I o ile budkę można wieszać, kiedy tylko chcecie, w zależności od tego, dla jakiego gatunku chcecie, tak są odpowiednie modele A, A1, B, C, D, o tyle... Bo inaczej do każdej wejdzie wam szpak. Tak. Inne są oczywiście dla jeżyków, właśnie inne dla szpaków. Na przykład pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie mieć bogatki, możecie powiesić A, ale już mniejszej modraszce, czyli tej takiej z błękitnym czubkiem, z główką, z tym takim żółtym neonowym brzuszkiem, to już lepiej powiesić A1, bo tam nie wciśnie się ta taka bardziej waleczna bogatka, bo zazwyczaj właśnie nawet jeżeli modraszki sobie upatrzą taką budkę AAA po prostu, to później mogą bogatki je, że tak powiem, wykurzyć, więc warto też pomyśleć o tych maluchach, modraszkach, czyli AA1, no to i o jak najbardziej to, co ty powiedziałeś, w jakieś 10, może 15 metrów od siebie, bo bogatki są terytorialne, szpaki, wróble, mazurki, co tam jeszcze możecie wieszać obok siebie, na jednym drzewie, naprawdę jeżyki, super, im więcej, tym lepiej. Ale jeżeli chcecie mieć sikory, to tam już trzeba uszanować ich terytorialność. Więc słuchajcie, no z budkami to jest też temat rzeka i znajdziecie takie informacje, ale przestrzegam, że to nie jest taki hop-siup, tak? Pamiętajcie o tych terminach, budki trzeba czyścić, najlepiej jesienią po 16 października, kiedy skończy się oficjalny taki, prawda, umowny sezon lęgowy. Trzeba czyścić, dbać o czystość, bo i pasożyty, które tam zostaną i też materiał, który ptaki co roku znoszą, to stanowi poważne zagrożenie dla kolejnych lęgów. Ale mówię, to jest długi, długi temat i moglibyśmy jeszcze o tym długo rozmawiać, a znajdziecie takie informacje i pamiętajcie o, jeżeli chcecie pomagać i wieszać budki, to dbajcie właśnie o to, żeby to były dobre budki, żeby było tam zawsze czysto i bezpiecznie. Bo co innego z naturalnymi dziuplami, tam materia organiczna całkiem inaczej funkcjonuje niż w tych budkach, które my serwujemy ptakom. Te budki też robią robotę poza okresem lęgowym, bo bardzo często ptaki też zimują w takich budkach, więc tutaj też jest ważne i możemy to podkreślić, żeby faktycznie zadbać o higienę. Jeżeli na przykład mazurki zaczęły już sobie robić zimowe gniazdo, powiedzmy jesienią, zabieramy się późno, na przykład nie wiem, listopad, grudzień, zaczyszczenie budki, trochę się zagapiliśmy i zauważycie, że są pióra, to zostawcie. To znaczy, że mazurki coś już tam sobie przygotowały na mroźne noce i nie psujmy, bo to jeszcze dużo czasu zajmie im stworzenie tego na nowo, a być może kolejna noc już będzie mroźna i wiecie, taka ocieplona budka piórami uratuje im życie. Więc lepiej to robić właśnie pod koniec października, na początku listopada, takie czyszczenie budek. Polecam, bo mazurki lubią sobie tam właśnie inne ptaki robić zimowe noclegownie. Dobra, to tutaj kropeczka i w takim razie jeszcze ta chemia, o którą już cię zaczepiłem. Wydaje mi się, że dzisiaj jest trochę taka tendencja i troszeczkę się coś ruszyło, bo nawet jak patrzę na te środki czystości, których używamy w domach,
no to jednak w wielu sklepach pojawiła się taka półka, no nazwijmy to eko. Nie, teraz może to być eko, może to być bio, bo to jedno i drugie jest modne, na jednym i drugim da się zarobić, więc faktycznie zaczęło się to dziać, ale naprawdę przy odrobinie rozsądku, gdy poczytamy sobie etykietki, znajdziemy fajne rozwiązania również dla ogrodów, bo okazuje się, że czasami nawet nie musimy nic kupować, wystarczy rozrobić trochę szarego mydła i gdzieś tam coś spryskać, jeżeli już bardzo nam ktoś tam dokucza. Więc po prostu tutaj znowu odrobina świadomości, niech ta chemia nie szkodzi nam i niech nie szkodzi tym innym żyjątkom, które mamy obok siebie. Tutaj można zacząć od tego chyba, o czym już wspomnieliśmy wcześniej, że jak dostosujesz się, w sensie nie tyle dostosujesz, co gdzieś tam współgrasz z ogrodem, i z tym, jakie tam panują stosunki, nie wciskasz, prawda, jakichś roślin na siłę akurat tam w tym miejscu, na tym podłożu, w tej glebie, bo tak się uparłeś, no to rzeczywiście być może nie będziesz potrzebował tak dużo tych środków, prawda, wzmacniających, nawożących. A po drugie, ja tutaj szczegółów ci nie podam, ale naprawdę jest już mnóstwo sposobów na naturalne środki, na tworzenie takich nawozów, czy z pokrzyw, czy z innych roślin, tak zwanych, prawda, chwastów. Rzeczywiście to też można znaleźć i też to w tym naszym cyklu lub 5 kroków do ogrodu na ptak Ewa polecała i podawała przepisy. My też, to teraz sobie przypomniałam, żeby nam to nie uciekło, my też na stronie ogrodjestemnaptak.pl mamy takie gotowe przepisy też na właśnie nawozy, ale też na tak zwane zakątki ptasie, bo czasami jest tak, że widzisz, my mówimy, dajemy takie duże zadanie, prawda, ogród na ptak, wielki, jakby podejście do ogrodu, jak prowadzisz ogród, a my na stronie dajemy też takie rozwiązania, jeżeli ktoś chce, ma kawałek skrawek i niekoniecznie będzie na razie zmieniał całą swoją filozofię ogrodową, ale my tam mamy przepisy i zestawy, takie gotowe sety, które możesz sobie zamówić, kupić, dokładnie wymieniona lista gatunków, krzew, byliny, budka, nasiona kwietnej łąki. Możesz sobie to dokładnie wymierzyć, posadzić, zasiać, wsadzić, cokolwiek powiesić i masz taki mini zakątek ogrodu na ptak i z tego możesz później pączkować i rozprowadzać taki model na pozostałą część twojego ogrodu. Więc też odsyłam, teraz akurat sobie przypomniałam a propos przepisów na te właśnie naturalne nawozy i wzmacniacze. No mówię, tutaj przepisu ci nie podam, ale rzeczywiście wiem, że... Ale wiemy, gdzie odesłać do źródła. I poza tym naprawdę czasami może nie trzeba, nie? Może rzeczywiście, jeżeli idziesz gdzieś, podążasz za tym ogrodem, to może tam za dużo, właśnie to jest wspaniałe w takim ogrodzie, że tam naprawdę czasami im mniej robisz, tym lepiej. Dla niektórych to będzie wspaniałe, dla niektórych może nie, ale też może warto usiąść i zastanowić się, dlaczego ja muszę akurat cały czas coś robić i cały czas coś tam pielić i przygładzać i wygładzać i wyrównywać. Wspominasz o waszej stronie i jest ona faktycznie doskonałym źródłem, bo no ten ogród jest tam dotknięty z różnych stron i w zasadzie na kilku płaszczyznach można sobie rozpatrywać jego funkcjonowanie. Wiem, że też mocno akcentujecie sezonowość ogrodu i w ogrodzie, w sensie no tego, co my tam ewentualnie możemy trochę pomagać temu dzikiemu życiu w naszym ogrodzie. Ktoś, kto korzysta z waszych newsletterów, kto się zapisał na newslettery, pod którymi chyba ty się podpisujesz, prawda? To jest twoja działka, ty się tym zajmujesz, ale one przychodzą na zasadzie takich fajnych kompendiów wiedzy na zasadzie w marcu możemy robić to i to, czy powinniśmy zrobić to i to, a w kwietniu to możemy zająć się tym i tym, bo to jest czas właśnie na to. Warto z tego korzystać, nawet jak, jeśli nie pamiętamy, to tam raz na jakiś czas ten mail nam skoczy i tak, spokojnie... Tak, uwaga, uwaga, do sezonowości wrócę, przepraszam, że się wtrącam. Teraz akurat trwa lekcja muzyki, więc też warto zapisać się na newsletter, bo wysyłam dźwięki ptaków. Raz w tygodniu jest jeden ptak, jeden głos, jedna melodia. Zaczęliśmy kilka tygodni temu i przez cały tydzień jesteśmy tylko z tym głosem. Nie wiem, czy ty już dostałeś takiego newslettera? Widziałeś tę lekcję muzyki? Dostałem, tak. Tak, bo ja wyszłam z założenia, że ja sama wkurzam się co wiosnę, bo jestem słaba z głosów ptaków. Może no nie słaba, prawda? Ale jakby słaba w moim odczuciu. Chciałabym więcej rozpoznawać. I zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby jednak powoli na wiosnę te kolejne wchodzące głosy się uczyć. Znalazłam sposób, to tak jak z ogrodem na ptak, spokojnie, nie wszystko naraz. I znalazłam taką metodę, żeby rzeczywiście po jednym głosie i być z tym głosem cały czas. Czyli na przykład ustawiam sobie ziębę jako budzik, jako sygnał SMS-a, słucham sobie co jakiś czas, przez cały tydzień jestem tylko zięba, 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 nic innego mnie nie interesuje i po jakimś czasie staram się na zewnątrz wyłapać tą ziębę. I rzeczywiście to działa i przełożyłam ten pomysł, właściwie ten mój pomysł na naszą akcję.
I od kilku tygodni, właśnie raz w tygodniu wysyłamy newsletterem, ale też później na Facebooku i na Instagramie, głos jednego ptaka, wy możecie go pobrać i właśnie tak przez cały tydzień być z tym głosem. Teraz chyba jest kapturka na tapecie, że tak powiem. No i super. Także można teraz, tak, można teraz, jeżeli wejdziecie teraz na Instagrama, to możecie sobie pobrać, tam Emila dała link, możecie sobie pobrać głos kapturkę, ja w czwartek wysyłam kolejnego ptaka, ale nie zdradzę, co to będzie, będzie kolejny wspaniały głos. Tak, był już drost śpiewak, była zięba, wróbel, oczywiście od bogatki zaczęliśmy, był kos. Kos okazuje się pobił rekordy. Nie wiem, ludzie kochają kosa. Żaden inny głos dotychczas nie ma takich zasięgów jak kos, więc oficjalnie informuję, że kos jest na razie bohaterem i wszyscy kochają kosa i głos kosa, no nic dziwnego. Podbił serca słuchaczy, odbiorców i miłośników ptaków. No i super. To zachęcamy do newsletterów i zachęcamy w ogóle do zaglądania na waszą stronę. Oprócz www jesteście też na Facebooku i Instagramie. Tak, i tam bardzo fajne rzeczy się dzieją. Jestem na ptak, ogród jestem na ptak.pl, noców, wiadomo, ale to będziemy o tym na początku roku rozmawiać, co roku w lutym zapraszamy na noców i to jest noców.pl. No i jak najbardziej social media, prawda? Facebook, Instagram, tam najszybciej wszystkiego się dowiecie, co knujemy. I dobra. Co planujemy. No i właśnie a propos tej kapturki, która teraz jest kapturka, będzie jest w ogóle twarzą, że tak powiem, czy nie wiem, dziobem tegorocznego wielkiego ogrodowego liczenia. Więc teraz będzie dużo o kapturce i niedługo właśnie o wielkim ogrodowym liczeniu i bardzo, bardzo zapraszam. Bo to jest, no właśnie taka w duchu ogrodu na ptak i tego całego luzu akcja. Nie wiem, czy teraz już mogę o niej opowiedzieć, czy jeszcze coś chciałam? Możesz o niej opowiedzieć. Ja od razu chcę uspokoić też słuchaczy, że... Bo czasami to, wiesz co, to liczenie ptaków, to ludzi trochę przeraża w tym znaczeniu, że mogą nie być zbyt biegli w oznaczaniu, jak to mówimy, gatunków, w rozpoznawaniu gatunków, a do tego, wiesz, ptaki latają, ptaki się przemieszczają, niektóre są bardzo ruchliwe, w związku z tym ciężko jest je policzyć. Więc uspokoję, że naprawdę, jeżeli my to zrobimy tak zwaną metodą szacunkową, to też się nic nie stanie, jeżeli my będziemy wiedzieć, że mamy około, tam nie wiem, 5, 7, 8 bogatek, które się kręcą u nas w okolicy, czy 2 kosy, czy może ich jest 4, bo my nie jesteśmy pewni, to nie będzie tragedia. Naszym hasłem przewodnim jest słowo razem. My chcemy razem wszystko robić, razem z wami, jeżeli chronimy to razem, jak tworzymy ogrody na ptak, to razem, my razem z wami, wy razem z nami, więc to liczenie ptaków to jest wielkie ogrodowe liczenie i rzeczywiście my też na wzór Brytyjczyków, o których tu już wcześniej wspomnieliście, oni mają, wiadomo, tam świra na punkcie z tych ogrodów i ptaków w ogrodach. Chcieliśmy sprawdzić, jak się mają te ptaki w naszych ogrodach. Jeżeli my tak dbamy o te ogrody i zachęcamy do tworzenia ogrodów na ptak, no to właściwie sprawdźmy, jakie ptaki do nich przylatują, co mamy. I żeby znowu zrobić to razem, postanowiliśmy zaprosić wszystkich. Ale to nie jest takie sztywne liczenie, prawda, że mamy się ubrać o świcie między 4 a 5 w stroju moro, schować się w krzakach naszego ogrodu z lornetką i notesem. A trzeba wypełnić formularz Z7? Nie, nie, nie. To jest właśnie nadal w duchu ogrodu na ptak. Totalny luz. Wtedy, kiedy wam pasuje, w ten weekend właśnie 13-14 maja, poświęćcie, nie wiem, pół godziny, godzinę, usiądźcie w ogrodzie. My mamy właśnie nie tyle formularz, co my mamy po prostu takie miejsce, gdzie wybiera się gatunek. Nie musicie szukać nazwy, wybiera się gatunek. Mamy ściągę z tych ptaków, które najczęściej możecie spotkać w ogrodzie, jak wyglądają, na co zwrócić uwagę. A poza tym, słuchajcie, jeżeli ktoś ma ogród, no to umówmy się, w miarę już kojarzycie te swoje ptaki. Kto tam przylatuje, kto zagląda, wiecie, że tu jest rodzina szpaków, tu zazwyczaj kręcą się modraszki, tam jakaś piegrza zagląda, tutaj pliszka siwa ma gniazdo, więc jakby my nie traktujemy tego jako jakiegoś właśnie takiego sztywnego projektu, jak najbardziej jest to projekt badawczo-społeczny i to już będzie 4. edycja i rzeczywiście fajnie kształtują się te liczby. Raz na podium jest zazwyczaj szpak, wróbel i bogatka, to też zależy od tego, kiedy odbywa się wielkie ogrodowe liczenie. Pierwsze było w czerwcu, kiedy wyleciały wszystkie młode szpaki i po prostu wtedy była inwazja szpaków. Szpaki zajęły pierwsze miejsce, więc fajnie dowiedzieć się, jakie ptaki są, jakich ptaków jest najwięcej.
I też, wiecie, my wyciągamy z tego wnioski, bo niestety najmniej jest tych takich ptaków, to też jest, będzie jakieś podsumowanie tej całej rozmowy. Te wielkie ogrodowe liczenie pokazuje, że wyniki właściwie wielkiego ogrodowego liczenia pokazują, że wciąż najmniej jest tych ptaków, które są związane właśnie z takimi półdzikimi, gęstymi fragmentami ogrodów, gdzie mamy krzewy, czy mamy jakieś gęste żywopłoty i niedostępne właśnie miejsca, więc być może wynika to z tego właśnie, że takich miejsc brakuje, być może z tego, że nie rozpoznajemy tak dobrze tych wszystkich tak zwanych małych szarych, ale jak najbardziej taka akcja właśnie to jest punkt kulminacyjny tej całej naszej pracy wokół ogrodów na ptak i też waszej, osób, które to tworzą, żeby rzeczywiście usiąść i sprawdzić, właściwie przekonać się, co tam przylatuje do tego naszego ogrodu. Wiadomo, że wiemy, ale być może czasami takie, wiecie, taka godzinka w ogrodzie z kawą, z herbatą może nas zaskoczyć. My tak proponujemy pół godziny, godzina, ale ma to być totalnie na luzie, fajna zabawa i też jest to dobra okazja do takiej mini edukacji ptasiej dla dzieci, bo to może być wydarzenie dla całych rodzin. A oczywiście wszystko jest opisane na stronie i o wszystkim będziemy mówić, a twarzą zachęcającą i reklamującą tegoroczną edycję Wielkiego Ogrodowego Liczenia jest Kapturka. Okej, 13-14 maja będziemy linkować, będziemy przypominać. Wiesz co, w międzyczasie jeszcze przyszło mi do głowy, jak mówiłaś o tym, usiąść, poobserwować sobie ptaki, kto tam się w tym ogrodzie uwija, to wymyśliłem, że zresztą nie musiałem tego wymyślać, po prostu praktykujemy. Mamy też taką domowo-ogrodową lornetkę. To nie musi być nic wielkiego, nic drogiego, nic super jakiegoś tam HD. Po prostu jakaś lornetka, która w momencie, gdy sobie siedzimy na leżaku, krzesełku i obserwujemy z daleka, czasami naprawdę odkryjemy rzeczy, których normalnie nie widzimy. Przyjrzymy się no jednak z bliska, bo myślę, że to w perspektywie ogrodu ta lornetka już daje nam naprawdę fajne zbliżenie. I to może być obserwacja właśnie budki, z której co chwilę ktoś wylatuje, wylatuje. To może być obserwacja poidła i tego, co tam się dzieje. Ja też wiem z doświadczenia, że tak jak przy karmnikach, tak i przy poidłach pojawiają się tak zwane godziny szczytu, kiedy te ptaki po prostu niemalże czekają w kolejce i jedne po drugich, albo czasami się tam gdzieś przepychają, jedne drugie straszą, odlatują, wracają. Także tam naprawdę tej interakcji w ptasim świecie jest czasami na tyle dużo, że to może być naprawdę fantastyczna telewizja dla nas. Takie okno w zimie albo właśnie gdzieś z perspektywy tarasu, balkonu czasami można sobie poobserwować. Także zachęcam, jeżeli jest ta lornetka, to nie tylko na jakieś tam dłuższe wyprawy terenowe, a czasami warto też ją mieć gdzieś tam pod ręką na parapecie czy na stoliku w ogrodzie i sobie po prostu przed nią zerknąć. Aniu, wiesz co, musimy finalizować, bo już i tak cię przeciągnąłem prawie 2 godziny. Pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, podrzuć nam na koniec jakąś swoją ulubioną książkę, no i żeby nie było to zadanie zbyt łatwe, no to niech to będzie książka o ogrodzie. A? Widzisz, nie uprzedziłem cię, dawaj. A mamy jeszcze godzinę? Dobra, możesz wymienić 3. Dobrze, to ja, bo jestem takim czytelnikiem i na pewno nie jestem osamotniona w tym, że ja czytam wiele książek naraz, a jeszcze na półce czeka wiele innych wspaniałych, które na mnie patrzą i czekają. Witam w klubie. A ja zamawiam jeszcze kolejne. No właśnie. Jeżeli chodzi o ogród, to jakiś czas temu ja przeczytałam Dom ptaków Iwa May. Chyba brytyjska autorka, nie? Tak, tak. Ja dostałam to od wydawnictwa Marginesy. I to jest książka, która, bo ja nie mogę mieć tylko samej przyrody, wiedzy, faktów, merytoryki, bo ja od razu gdzieś odpływam, nudzę się, przysypiam, ja muszę mieć też jakąś... Przeplatać, ja też tak mam. Tak. I to jest niesamowite. To, słuchajcie, Dom ptaków jest niesamowite. Jest po prostu po tym, naprawdę będziecie chcieli, jeżeli nasza rozmowa czegoś takiego... A propos sikorek w ogrodzie. Tak, to po tym będziecie chcieli po prostu zostać, mieć ogród na ptak, rzucić w ogóle wszystko, pracę i po prostu być tylko w ogrodzie i tworzyć ten ogród i nic więcej wam do życia nie będzie potrzebne. Ale tam też jest akcja, jest romans, są bohaterowie ludzcy, ptasi. Jest też wiedza, no niesamowita. Według mnie właśnie ta książka spełnia takie wymagania, jeżeli ktoś rzeczywiście, bo to też jest okej, kogoś przynudzają takie książki, wiesz, typowo merytoryczno-wiedzowe o ogrodzie, o ptakach.
Jak najbardziej też Jacka Karczewskiego Zobacz ptaka. To jest dla mnie bomba. No, jeżeli na opisie Modraszki ja się wzruszam, to naprawdę jest niesamowity opis. Ja zaczęłam od Modraszki i po prostu byłam tak wzruszona o tym, jak Jacek opisuje dzień z życia Modraszki, że myślę, każdy zwariuje i też wyjdzie do ogrodu i będzie od razu rzuci się na montowanie budek dla Modraszek, a jeden. To ja zaczęłam też rządzą, bo jest ktoś taki jak Dave Gawson i polecam go bardzo, bardzo wam sprawdzić. Nieraz był rekomendowany już w moich audycjach i chyba najnowszą jego książką jest właśnie książka o dzikim ogrodzie. Dżungla w ogrodzie. Ja nie wytrzymałam, ja ją mam po angielsku, The Garden Jungle. Oczywiście jej nie skończyłam. Ale fenomenalna książka. Tak, bardzo, bardzo polecam. Oczywiście po polsku lub po angielsku. Jest niesamowity. Ja jej nie skończyłam, ja po prostu do niej wracam, tak jak już wcześniej wspomniałam. Ja po prostu co jakiś czas mam jakąś taką ochotę i zaglądam do niektórych książek. Ale dzięki niemu ja zakochałam się w Szczypawkach. I w ogóle miałam takie wyrzuty, że jak ja mogłam w ogóle kiedykolwiek ich nie lubić. Aha. Wiecie, bo to jest taki, mamy taki odruch, tak jest jakiś taki atawistyczny, taki odruchowy, że jak na przykład, nie wiem, z sałaty. Tak jak do pająków na przykład, nie? Tak, i ten odruch. I po prostu mi po tej książce, ja tego nie mam. Nie wiem, jak to się stało, ten człowiek po prostu zdziałał cuda i dzięki niemu ja nie mam właśnie takiego odruchu, jak widzę Szczypawkę, tylko pochylam się i spokojnie odnoszę je do ogrodu i przepraszam, że im przeszkodziłam w ciągu dnia. I jeszcze teraz na tapecie mam 12 ptaków ratujących życie. Czekają w kolejce u mnie, w koszyku do zamówienia. Ja to zaczęłam, ale to też musisz mieć odpowiedni moment. Niesamowita, bardzo polecam. To jest, ja też to dostałam, tą książkę od wydawnictwa, już zaraz powiem. Biała plama, niesamowite. Autor opisuje, w jaki sposób ptaki pomogły mu przejść przez trudny moment w życiu, no to prawda. Nie wiem, nie jestem Michałem Nogasiem, więc nie chcę tutaj zdradzać, nie wiem jak to zrobić, żeby nie zdradzić, a zachęcić, ale jest niesamowita, jest głęboka. A jednocześnie pokazuje, jak przyroda, jak ptaki mogą naprawdę uratować nam życie. Więc tutaj możecie zabrać ze sobą trochę wiedzy, ale też właśnie w taki nienachalny sposób i bardzo wzruszająca książka. Też taka, no mówię, nie na każdy wieczór. Dlatego ja mam tyle książek, bo nie każdy okres, tak jak sezonowość, tak samo ja mam sezony na określone tematy i określone książki. Ale to tak na szybko właśnie, jeżeli chodzi o ogród, no to Gawson, jeżeli znacie, to od niego bym zaczynała. No i Jacek Karczewski, Zobacz ptaka, bo tam rzeczywiście zakochacie się w tych ptakach i będziecie chcieli natychmiast stworzyć im bardzo przyjazny ogród obok siebie, będziecie chcieli je mieć obok i się z nimi zaprzyjaźnić. To jak już wywołałaś naszego wspólnego znajomego Jacka, to też chyba powinniśmy dodać, że Jacek, jeśli się nie mylę, był jednym z takich ojców całej tej jakby idei. Jestem na ptak, czy ogród na ptak, to jedno i drugie, prawda? Bo chyba możemy tak spokojnie powiedzieć, że Jacek też mocno maczał w tym palce od samego początku. Tak, nawet bardzo spokojnie. To jest, jestem na ptak, Jacek był jednym ze współzałożycieli i że tak powiem takim twórcą. To on ukształtował właśnie sposób komunikacji, dlatego ja tak szybko zaklimatyzowałam się w tym stowarzyszeniu, bo ja przyszłam z tak zwanej korporacji. Gdzieś chciałam zacząć robić coś bardziej ciekawego, uwolnić się od biura i dlatego tak bardzo szybko zaklimatyzowałam się, jestem na ptak, bo właśnie tutaj zawsze była dobra komunikacja, właśnie mówiąca o ptakach w całkiem inny sposób niż dookoła robili to inni, czyli tak zwana merytoryczna komunikacja i taka bardziej podręcznikowo atlasowa. Dlatego tak, Jacek i ogród na ptak to też jest zdecydowanie od zawsze temat, który Jacek wprowadził. Był on mniej eksponowany, teraz my go rzeczywiście bardziej, że tak powiem, kładziemy nacisk na temat ogrodowy, ale tak, to rzeczywiście Jacek Karczewski. Okay. A jak ktoś chce właśnie zrozumieć, o co chodzi z tym Jackiem, dlaczego o nim tak rozmawiamy, no to Zobacz ptaka. Bardzo, bardzo polecam. Bardzo bym chciał, żebyśmy się dali tym zarazić, żebyśmy również mówili po ludzku w tak piękny sposób o przyrodzie i ptakach, jak robi to Jacek. A z tym takim wymienianiem się jakimiś tam książkowymi doświadczeniami, to na moim blogu, na mojej stronie, która jest też domem tych kolejnych odcinków, one mają tam swoje wpisy, w których wymienione są jakieś tam treści, które w rozmowach się pojawiają, to mamy też zakładkę Biblioteczka Przyrodnika i teraz odcinek, w którym my rozmawiamy, to jest odcinek 80, taki fajny, okrągły
I powiem ci, że chyba w większości tych odcinków do tej pory pojawiała się książka, jak nie jedna, to więcej. I wszystkie te książki są wylistowane na mojej stronie. Jest to zakładka Biblioteczka Przyrodnika. I jeżeli ktoś z słuchaczy, kto też dołączył, kto może tam wcześniej nie słuchał, nie śledził, nie jest tutaj na bieżąco, to znajdzie tam, bo myślę, że tych książek może tam być właśnie 80, a może i 100, bo czasami były właśnie kilka tytułów wymienianych. Także to już jest naprawdę bardzo pokaźna taka baza źródło, po jakie książki warto jest sięgnąć. I ta półka dzisiaj przyrodnicza może być naprawdę już całkiem pokaźna, no bo mamy też fajny czas, kiedy dużo książek wychodzi. Mamy te książki popularno-naukowe, które są pisane właśnie takim przystępnym językiem. Jest dużo tłumaczeń, dużo tych wydawnictw w tej chwili bierze się za ściąganie tych książek z innych rynków. Ekstra sprawa, bardzo fajny czas. Korzystajmy z tego, ile wlezie. No dobrze, Aniu, to bardzo fajna rozmowa, bardzo ci za nią dziękuję. Oczywiście, tak jak to często się zdarza przy tego typu rozmowach, musnęliśmy temat zaledwie, bo moglibyśmy tutaj naprawdę jeszcze w kilku innych kontekstach o tych ogrodach pogadać, chociażby o całej tej terapeutycznej roli przyrody, którą mamy na wyciągnięcie ręki. Na ten temat też jest osobna książka, bo przecież Piotr Janowski pisał swego czasu właśnie o tym, jak te ptaki i ta przyroda może nas uleczyć, w cudzysłowie, więc chociażby o tym moglibyśmy też jeszcze powałkować długo. Może kiedyś będzie okazja do tego, żebyśmy jeszcze do tych ogrodów wrócili. Na pewno będę wszystkie te wasze akcje polecał, rekomendował i przypominał o nich, tak jak najbliższe liczenie majowe. Polecam wszystkim z tego miejsca śledzenie waszej strony, bo jest naprawdę doskonałym źródłem wiedzy. Robicie doskonałą robotę, bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję ci za tą ciekawą rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Też mam wrażenie, że tylko musnęliśmy temat. Planuję właśnie w maju ruszyć z kąpielami leśnymi w ogrodach, takimi kąpielami online, bo to jest bardzo fajny pomysł, więc na pewno jeszcze będzie okazja. I tak na koniec chciałabym tylko powiedzieć, żebyśmy wrzucili na luz i naprawdę obserwowali ten ogród, pozwolili mu żyć i funkcjonować temu doskonałemu ekosystemowi. I pamiętajmy, że tak jak w przyrodzie, w ogrodzie zawsze znajdziemy jakieś odpowiedzi na te pytania, których szukamy, i ogród zawsze nam pomoże, jeżeli tylko otworzymy się na niego i pozwolimy mu mówić. Amen. Kropka. Kropka. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Wysłuchaliście rozmowy z Anną Pilarską-Herek. No i tak jak powiedziałem we wstępie, w zasadzie nie było tutaj jakichś konkretnych informacji technicznych. Kilka przemyciliśmy, natomiast to była raczej rozmowa o idei, o tej fantastycznej idei wspólnych ogrodów, ogrodów na ptak, ogrodów, w których jesteśmy my, ale zostawiamy też miejsce dla reszty życia. To jest fantastyczna idea, a jej realizacja to naprawdę wielki krok, który, jak słyszeliście, no dla każdego z nas na pewno będzie czymś ważnym, co może być jakimś naszym wkładem, niewielkim wkładem w dużą rzecz, jaką robimy wspólnie dla przyrody. Róbmy swoje dla spokojnego sumienia, dla również tego, żeby pokazywać to po prostu innym, że można inaczej, że to nie jest głupie, że to nie jest śmieszne, że to ma dla nas znaczenie. Macie być może garść inspiracji, będziecie wiedzieć też z notatek do tego odcinka, gdzie znaleźć te konkrety, o których mówię, o których być może w tej rozmowie niektórym brakowało, ale nie takie było założenie, tak jak mówię, tu dzisiaj była idea i bodziec, a do konkretów odsyłamy. Tradycyjnie rekomendacje na koniec. Nie będę powtarzał tego, co padło w rozmowie, tam mieliście 4 książki, natomiast dorzucę jeszcze, o tym też wspomniałem, ale dorzucę, że na Netflixie można nadal zobaczyć film British Garden. Naprawdę bardzo go wam polecam, to jest dokument doskonale zrobiony, być może przez BBC, ale nie pamiętam, który pokazuje, ile życia jest w ogrodzie, takim przykładowym ogrodzie brytyjskim, opowiada o Brytyjczykach, którzy mają na tym punkcie hopla i naukowcy wspólnie z gospodarzami próbują zrobić taką delikatną inwentaryzację tego życia i faktycznie pokazują nam, ile jest owadów, ile jest bezkręgowców, innych stworzeń w tym ogrodzie, próbują przynajmniej pokazać. Fajna rzecz, daje do myślenia i też jest potężną inspiracją. Porównuje się tam też ogrody takie wystrzyżone, wygolone, zaaranżowane, takie pół na pół i takie bardziej zdziczałe, zarośnięte. I tam też są odniesienia do tego, ile życia w którym można zastać, jakiej ilości życia się po prostu można spodziewać. Także do tego was odsyłam, jeśli macie możliwość, na Netflixie chyba ponad godzinkę i wszystkiego się dowiecie. Netflix, British Garden. A
na dzisiaj to wszystko. To była dłuższa rozmowa, więc już też nie chcę zagadywać. Bardzo Wam dziękuję raz jeszcze za całe wsparcie, które okazujecie, komentarze, maile, które do mnie piszecie, za wszystko, co mi podpowiadacie, czy propozycje tematów, czy propozycje gości. Za to bardzo Wam dziękuję, za pomoc w promocji, udostępnianie, klikanie, lajki. Zaglądajcie też na YouTube, tam też czasami oprócz tych odcinków w formie audio pojawiają się jakieś krótkie filmy, czy to z fotopułapki, czy z jakichś wypadów, do których już mam nadzieję teraz wrócimy do normalnego naszego rytmu. No i cóż, do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję, że jesteście i słuchacie. Wszystkiego dobrego. Cześć!